Otwieram 17. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż na stan 21 radnych obecnych na sali jest 19 radnych. Proszę o potwierdzenie swojej obecności elektronicznie. Stwierdzam kworum i stwierdzam, że Rada jest uprawniona do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie wszystkich radnych. Witam pana burmistrza, pana Piotra Petrykowskiego. Witam zastępcę pana burmistrza, pana Krzysztofa Hyćmana. Witam pana skarbnika Jarosława Sielawę. Witam szefów jednostek organizacyjnych naszego samorządu, kierowników wydziałów Urzędu Miasta. Witam dyrektorów placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bartoszyce. Witam lokalne media oraz wszystkich państwa obecnych na sali. Porządek obrad otrzymali państwo wraz z materiałami. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, przystępujemy do jego realizacji. Punkt 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 16 sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 Statutu Miasta Bartoszyce wymieniony protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożony jest przy liście obecności. Pytam, czy są uwagi do protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że protokół przez Wysoką Radę został przyjęty bez odczytywania. Kolejny punkt 4 porządku obrad to informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu pana burmistrza, pana Piotra Petrykowskiego. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Państwo przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, zebrani goście na sali, dyrektorzy szkół, jednostek. Informacja z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym to jest od 26 września do 23 października 2019 roku. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Rewitalizacja Starego Miasta Bartoszyce etap pierwszy, budowa budynku hali sportowej przy ulicy Korczaka, budowa targowiska miejskiego przy ulicy Kęczyńskiej, budowa systemu oświetlenia ulicznego ulica Słowackiego na odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Struga, budowa systemu oświetlenia ulicznego ulicy Naukowskiej. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót budowlanych związanych z budową otwartej strefy aktywności przy ulicy Wajdy w Bartoszycach przy szkole podstawowej nr 3. Pracownicy wydziału dokonali odbioru robót związanych z wymianą nawierzchni chodnika oraz jezdni ulicy Orzeszkowej w Bartoszycach. Przygotowane zostały założenia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie. Budowa budynku hali sportowej przy ulicy Korczaka, rozbudowa drogi gminnej ulicy Nad Łyną, ulicy części drogi Jeziornej i ulicy Kochanowskiego. Wydział Gospodarowania Mienia i Planowania Przestrzennego. Przeprowadzono pierwszy przetarg na dzierżawę stanowisk pod stoiska handlowe położone przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Kęczyńskiej, ulicy Leśnej w Bartoszycach w celu prowadzenia sprzedaży w okresie Święta Zmarłych. Wydzierżawiono łącznie 19 stanowisk. Drugi przetarg na pozostałe stanowiska odbędzie się 24 października bieżącego roku. Sporządzone są wykazy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na następny rok. Zgodnie z zasadami wynajmowania lokali wykazy zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości po zaopiniowaniu przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. Wydział Techniczno-Komunalny. Zlecono wykonanie konserwacji separatorów i osadników kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych w mieście. Przeprowadzono kontrolę wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, pracownikami spółki COWiK przypadków wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej. Podpisana została umowa na sporządzenie w terminie do 15 grudnia ekspertyzy i dokumentacji technicznej na modernizację kanalizacji deszczowej przy ulicy Turkowskiego 5. Tam państwo wiedzą, że są zalewane część mieszkań i, no, przepraszam, budynków. Sieć deszczowa została zbudowana, a nawet inaczej, budynki zostały zbudowane na sieci deszczowej, więc są to problemy. Wydana została decyzja o udzielenie nowego zezwolenia na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla spółki COWiK w Bartoszycach. Wystąpiono z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na podlewanie murawy stadionu.
Zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia pod nazwą Modernizacja oświetlania ulicznego na terenie miasta Bartoszyce oraz przygotowano projekt porozumień i umów o przekazanie w utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego z Energo Oświetlenie SA, Sopocie Energo Operator SA w Olsztynie, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Olsztyn, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na wycinkę 9 drzew oraz wykonanie cięć sanitarnych drzewostanu na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kańczyńskiej. W celu ograniczenia dostępu do zbiorczej obudowy śmietnikowej osobom trzecim zlecono montaż kraty wejściowej do śmietnika przy ulicy Słowackiego. Zamówienia publiczne. Otwarto oferty w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez konsorcjum firm Ekobart i Bartko z Bartoszyc na kwotę 3 486 819 zł 83 groszy za 24 miesiące usługi. Otwarto oferty w drugim postępowaniu na remont elewacji bramy lizbarskiej. W postępowaniu złożono dwie oferty. Cena oferty najkorzystniejszej 998 039 zł 35 groszy. I ta oferta jest tańsza niż w poprzednim postępowaniu wybrana najkorzystniejsza, bo w poprzednim postępowaniu, choć niższa była na 1 000 000, jak się nie mylę, 30, to ze względów punktowych wygrała oferta na 1 250 000, więc widzimy, jaka jest skala różnicy w tym momencie, jeżeli chodzi o tą ofertę. Jest o wiele niższa. Dofinansowanie tam mamy na poziomie chyba 600 tysięcy złotych. Ogłoszono postępowanie na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bartoszyce poprzez rozbudowę drogi gminnej ulicy Nadłęno, przebudowę odcinka drogi gminnej ulicy Jeziornej oraz przebudowę drogi gminnej ulicy Kochanowskiego. Otwarcie ofert w dniu 4 listopada. Zakończono postępowanie na wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Naukowskiej Słowackiego. Wybrano ofertę pana Zbigniewa Dunajskiego z Bartoszyc. Kwoty zaproponowane w przetargu to 59 509 zł 86 groszy. To chodzi o ulicę Naukowską oraz ponad 106 tysięcy na ulicę Słowackiego. Pełnomocnik do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. 4 października bieżącego roku wysłano do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o wypłatę dofinansowania wybudowanej otwartej strefy aktywności przy ulicy Wajdy w Wartoszycach. 9 października wysłano do wojewody warmińsko-mazurskiego zgłoszenie do rejestracji utworzonego w Związku Warmińsko-Mazurskich Miast Pogranicza. Trochę nam się to przedłużyło, ale cieszę się, że powoli dochodzi to do skutku. Myślę, że będzie fajne otwarcie w następnym roku tego związku w takiej dobrej współpracy między 4 miastami, docelowo większą ilością. W dniu 10-11 października bieżącego roku uczestniczono w szkoleniu dotyczącego zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Prowadzono bieżące rozliczenie, sprawozdawczość i monitorowanie wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Pełnomocnik do spraw profilaktyki uzależnień. W ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok Urząd Miasta Bartoszyce zwrócił się z propozycją wdrożenia w szkołach i placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym rekomendowanego programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Celem programu jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, by wzmocnić ich odporność na stres, kształtować optymistyczne, pozytywne nastawienie do życia. Kurs doskonalący dla realizatorów programu profilaktycznego trwał 2 dni. Prowadzone metodami warsztatowymi szkolenie miało na celu przygotowanie realizatorów do prowadzenia zajęć z dziećmi, zapoznanie z zawartością programu, metodyką i materiałami do prowadzenia zajęć. Przystąpili do niego nauczyciele i pedagodzy ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, wychowawcy z placówek oraz świetlic opiekuńczo-wychowawczych. Urząd Miasta Bartoszyce w ramach działań profilaktycznych przystąpił do realizacji programu autorstwa profesora Krzysztofa Wojcieszka Debata, który reprezentuje formę krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie i ma za zadanie redukować czynniki ryzyka poznawcze i społeczne skłaniające młodych ludzi do picia alkoholu. Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw proabstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. Realizacja programu odbywa się we wszystkich klasach 7 szkół podstawowych w Bartoszycach.
Oba programy znajdują się w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego wdrażanym przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju. Pracownicy Wydziału wzięli udział w spotkaniu z udziałem francuskich kombatantów i weteranów. Pozwolę sobie po francusku nie odczytywać tej nazwy. Wsparto organizację 4. Międzynarodowego Memoriału Andrzeja Szyszko w piłce ręcznej. Turniej odbył się 28 września 2019 roku w Gminnej Hali Sportowej w Bezledach. Dziękuję wszystkim kibicom za przybycie. Pracownicy Wydziału prowadzą działania w związku ze współorganizacją powiatowego konkursu piosenki religijnej i patriotycznej The Voice of Fara. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli. Przesłuchanie konkursowe odbędą się w niedzielę 24 listopada w Bartoszyckim Domu Kultury. Pracownicy Wydziału byli również współorganizatorami recitalu Wiesława Wodyka pod tytułem Droga do Wolności. Koncert odbył się 20 października bieżącego roku w kościele Świętego Jana Ewangelisty Matki Boskiej Częstochowskiej. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów 35. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Dziękuję za zaangażowanie panu radnemu Witoldowi Darskiemu. Współorganizowano uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie odbyło się 14 października bieżącego roku w Bramie Lidzbarskiej. Pracownicy Wydziału prowadzą działania dotyczące konkursu plastyczno-patriotycznego na kokardę narodową. Już nazywamy to dobrze, bo kiedyś nazywano kotylionem, a jak Państwo wiedzą, że kotyliony to są tak naprawdę dla koni, jako nagrody. Więc tutaj kokarda jest jak najbardziej adekwatną nazwą. Konkurs organizowany jest w ramach obchodzonego w dniu 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości. Pracę można składać osobiście bądź listownie do dnia 31 października. Rozpoczęto przygotowania organizacyjne Bartoszyckiej Gali Wolontariatu 2019 roku. Rekomendacje wolontariuszy oraz inicjatyw prospołecznych, organizacje pozarządowe, jak i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Bartoszyce mogą składać w wydziale do 31 października. Rozstrzygnięcie gala 2 grudnia w poniedziałek. Gromadzona jest przez pracowników Wydziału dokumentacja fotograficzna bieżących działań prowadzonych przez Urząd Miasta Bartoszyce oraz jednostki podległe. Prowadzone i redagowane są przez pracowników Wydziału strony internetowe bartoszyce.pl, strony profilu miejskiego na portalu społecznościowym Facebook, na których na bieżąco umieszczane są informacje dotyczące działalności Urzędu Miasta Bartoszyce. No i często informacje też porządkowe czy zewnętrzne, które warto gdzieś tam promować. Zorganizowano spotkanie w Urzędzie Miasta Bartoszyce z przedstawicielami zakonu Joannitów z Niemiec, podczas którego podpisano umowę przekazania samochodu na potrzeby stacji socjalnej Joannitów. W 100% ten samochód został sfinansowany właśnie przez stronę niemiecką. Tu dziękuję serdecznie, bo nasze Joannitki już jeździły tak naprawdę prawie bez podwozia. No to więc już była pora na to. Kierownik Wydziału w dniu 27 września uczestniczył w pierwszej edycji Gali Ekonomii Społecznej w Warmii Mazurach, która odbyła się w Olsztynie. Też miałem przyjemność tam uczestniczyć. Straż Miejska ujawniła 95 wykroczeń, w tym 65 porządkowych i 30 drogowych. Ujawnienie wykroczeń dotyczyły m.in. spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz związanego z tym zakłócenia spokoju, niezachowania środków ostrożności przy wyprowadzaniu psów, pozostawiania nieczystości po psach, braku aktualnych szczepień psów, zamieszczania informacji i ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub bez zgody zarządzającego, w większości oferty pożyczek. Przestrzegam, osoby, które wieszają coś na przystankach, no będą ścigane. Po prostu są słupy do tego ogłoszeniowe i te, które są dostępne, bo część jest jeszcze niedostępny, bo są w trakcie konserwacji, ale można tam spokojnie się dogadywać z firmą, która tym zarządza. Nieprawidłowego parkowania pojazdów, głównie na zakazach, zieleńcach, w strefie zamieszkania, w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Tu przestrzegam też kierowców, jeżeli chodzi o teren rewitalizacji. Jest to teren budowy, jest to materiał położony i w tym momencie ktoś wjeżdżając na teren budowy tak samo łamie przepisy, a stając nawet na terenach już zrobionych, na chodnikach, tym bardziej łamie przepisy i za to są wlepiane mandaty po prostu. Palenia wyrobów tytoniowych na przystankach komunikacji, zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc publicznych oraz terenów przyległych do obudów na nieczystości stałe. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 45 przypadków naruszania prawa na terenie miasta.
Zgrany materiał dowodowy przekazano dla potrzeb KPP Bartoszyce oraz innych uprawnionych służb, w tym Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Każdorazowo w przypadku nieprzestrzegania porządku i bezpieczeństwa w mieście operatorzy monitoringu powiadamiali strażników pełniących służbę oraz komendę policji. Niektórzy się dziwią, że takie zgłoszenia nie są w nocy. Niestety operatorzy na bieżąco nie są w nocy. Jeżeli my informacji nie otrzymamy, że coś się wydarzyło, to my tego monitoringu na bieżąco z poprzednich nocy nie przeglądamy, bo część myśli, że monitoring jest non-stop, ktoś siedzi na monitoringu. Niestety nie. W momencie, kiedy nie ma żadnego zgłoszenia, czy na policję, czy nawet do nas, że coś się wydarzyło, no to nie jest przeglądane. Więc prosimy, jeżeli ktoś jest świadomy, że coś pod kamerą się wydarzyło, o takie zgłoszenia, bo warto wtedy kogoś, tak powiem, złapać, no nie na gorącym uczynku, ale może z nagrania i w tym wypadku zareagować, zwłaszcza jeżeli chodzi o akty wandalizmu, bo to myślę, że to jest najczęstsze. W wyniku kontroli prowadzonych przez strażników miejskich, czterech właścicieli pojazdów zostało zobowiązanych do usunięcia z terenu miasta swoich nieużywanych samochodów. 5 razy firma utylizująca zabezpieczała padłe zwierzęta. 12 właścicielom nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Wobec 3 osób, które umieszczały informacje w miejscach do tego nieprzeznaczonych, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. 5 osobom nakazano usunięcie gruzu budowlanego z obudów na nieczystości komunalne. Na terenie miasta strażnicy ujawnili 3 psy biegające luzem. W wyniku przeprowadzonych czynności odnaleziono wszystkich właścicieli psów, wobec których zostały wyciągnięte sankcje, raczej porządkowe, nie karne. Ale w wyżej wymienionym okresie strażnicy miejscy pełnili łącznie 35 służb, w tym z policjantami i strażnikami granicznymi. We wskazanym okresie strażnicy 24 razy konwojowali przewóz środków płatniczych do banku. Urząd Stanu Cywilnego. W okresie od 23 września do 17 października bieżącego roku USC zarejestrował 44 akty urodzeń oraz 27 akty zgonów. Zakład Usług Komunalnych. Zakończono pracę przy modernizacji chodnika oraz utwardzeniem wjazdów przed wykonaniem nakładki asfaltowej ulicy Orzeszkowej. Nakładka zresztą też została położona, jak Państwo wiecie. Zakończono pracę przy modernizacji ciągów pieszych przy ulicy Bohaterów Warszawy. Dokonano zabezpieczenia malowania obudowy śmietnikowej ulicy Słowackiego. Wykonano fragment testowy parkingu z geokraty na ulicy Leśnej. 4 stanowiska o powierzchni 50 m². Myślę, że to geokratę, tak jak wstępnie mówiłem, będziemy stosować. Jest to tańszy materiał, przepuszczający wodę, więc też nie ma problemu z zejściem tej wody. To jest ważna inwestycja, niby taka podstawowa, ale w następnym roku planujemy wiele inwestycji związanych z tym tematem. To, co już wspominałem, niedługo testowo będziemy to stosować też na jeziorku, wokół jeziorka miejskiego, naszego mleczarskiego, w tym miejscu, gdzie najwięcej tej wody stoi. Kojarzę to z, od nas patrzeć, to na wprost po drugiej stronie jeziora. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni spłyt drogowych typu JOMP, ulica Broniewskiego. Tam przy organizacji ruchu będzie zakaz jeżdżenia samochodów ciężarowych, bo tak naprawdę pasażerskie czy nawet autobus nie jest w stanie tego w taki sposób ruszyć. Przydałoby się też, ja bym bardzo zależało, jeżeli jest taka możliwość, ja to mówię, wrzucam w eter, ale to mówię do policji czy do inspekcji transportu drogowego, bo inspekcja transportu drogowego, zresztą myślę, takie pismo napiszemy, od czasu do czasu przyjeżdżała i kontrolowała ciężar tych ciężarówek, bo one są moim zdaniem zawsze przeładowane i to w dużej mierze. Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ulicy Poniatowskiego, zaklejono 95 dziur, zużywając 3,5 tony masy na gorąco oraz dokonano częściowej wymiany fragmentu nawierzchni drogi wewnętrznej na cmentarzu komunalnym ulica Kęczyńska 45 m². Dokonano demontażu wyposażenia nieczynnej kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miasta. Zwieziono wyposażenie domków letniskowych z Dadaju w Wilimach. Usunięto zapaliska w chodniku ulica Rynkowa. Wykonano remont cząstkowy zjazdu z ulicy Kęczyńskiej na osiedle mieszkaniowe Wawrzyny na części należącej do gminy miejskiej Bartoszyce. Zuchczyn nie uczestniczy w organizacji imprezy z okazji 10-lecia Bartoszyckiego Klubu Morsów. Gratuluję tego 10-lecia, nie mogłem uczestniczyć, ale w moim imieniu był pan sekretarz. Mówi, że impreza świetna, wiele osób z zewnątrz, można powiedzieć, przyszło pokąpać się. I za granicę nawet. No, gratuluję imprezy dla pana Dariusza Kuśnierza i dla całego klubu. Rozpoczęto pracę przy modernizacji ciągu pieszego wzdłuż ulicy Żeromskiego.
nie na bieżące administrowanie bazarem miejskim i cmentarzami komunalnymi. W okresie międzysesyjnym w ramach zasądzonych kar na terenie gminy miejskiej Bartoszyce pracowało przy robotach porządkowych i gospodarczych 10 osób, przepracowując łącznie 204 roboczo godziny. Zespół administracyjny oświaty. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zostało nagrodzonych przez dyrektorów szkół i przedszkoli, a 7 nauczycieli otrzymało nagrody burmistrza. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta dyrektorzy dysponują pulą 80%, a burmistrz 20% środków przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli. 30 września podczas spotkania burmistrza z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego uzgodniono projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli. Projekt ten znajduje się w programie dzisiejszej sesji. Złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Wnioskowana kwota to 149 219 zł. Do Ministerstwa Edukacji Narodowej złożono wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wypłat nowych świadczeń wprowadzonych od 1 września dla nauczycieli stażystów, tak zwanych świadczeń na start w wysokości jednorazowej 1000 zł. Świadczenie to wypłacono 6 nauczycielom stażystom. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. W siedzibie ośrodka odbyły się 4 spotkania z ofiarami przemocy. Kontynuowano działanie w zakresie realizacji projektu pod nazwą Bądź Aktywny, w tym m.in. punkt konsultacyjny, zajęcia dla dzieci, warsztaty dla dorosłych, szkoły dla rodziców oraz zajęcia dla rodzin z osobą niesamodzielną. W ramach działalności merytorycznej Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Dziennego Domu Senior Wigor przedstawiciele obu placówek uczestniczyli w szeregu spotkań i przedsięwzięć o charakterze integracyjnym, w tym m.in. w 15. Jesiennych Zawodach Sportowych Laur Jesieni 2019, 9. edycji Dnia Latawca, w 9. Wojewódzkim Turnieju Tańca Środowiskowych Domów Samopomocy pod nazwą American Dream, w spotkaniu edukacyjnym z przedstawicielami Inspektoratu ZUS w Bartoszycach na temat świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach na temat bezpieczeństwa osób starszych. Ponadto uczestnicy zajęć SDS wzięli udział w 11. spotkaniu Niki Rofiady w Ornecie. W 2 kategoriach konkursowych Teatr Magiczna Moc Przyjaźni i konkursie plastycznym Pocztówka dla Przyjaciela oraz w 26. terenowej olimpiadzie osób niepełnosprawnych w Lubawie, gdzie drużyna została uhonorowana pucharem za najlepszą oprawę wizualną. Dnia 17 października odbyło się spotkanie seniorów z koordynatorem Regionalnego Ośrodka Konsumenckiego w Olsztynie oraz powiatowym rzecznikiem konsumentów w Bartoszycach dotyczące m.in. zawierania i rozwiązywania umów, form i sposobów zgłaszania reklamacji, oszustw występujących przy zawieraniu umów kredytowych, organów rozpatrujących spory konsumenckie, pomocy prawnej i tym podobne. W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od początku jej realizacji, to jest od 1 kwietnia 2016 roku do dnia 23 października bieżącego roku, wypłacono prawie 46,5 miliona złotych dla 2867 rodzin i wsparto 4103 dzieciaczki. Na nowy okres zasiłkowy 2019-2021, który rozpoczął się 1 lipca bieżącego roku, przyjęto łącznie 2534 wnioski, w oparciu o które wydano 2388 informacji, bo w tym momencie to nie są decyzje, i wypłacono 6 251 868 66 groszy dla 2367 rodzin, 3580 dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego. W oparciu o bazę lokalową MOPS odbyło się 14 spotkań o charakterze stałym, zorganizowanych m.in. przez grupy robocze zespołu interdyscyplinarnego, grupy wsparcia organizacji pozarządowe, skupione w programie Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Pomocy Społecznej. Trwa realizacja prac społecznie użytecznych, w których aktualnie uczestniczy 8 osób, 3 mężczyzn wykonujących prace porządkowe, ogólnobudowlane i konserwatorskie oraz 5 kobiet, 4 z nich wykonują prace porządkowe na terenie ośrodka. Natomiast 5 czynności wspomagające rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym w miejscu ich zamieszkania. Zarządzenia.
166. Aktualizacji gminy ewidencji zabytków miasta Bartoszyce. 167. Zmiany budżetu. 168. Powołanie, odwołanie zastępców burmistrza miasta Bartoszyce. Jak Państwo wiedzą, obecnie posiadam jednego zastępcę. W najbliższym czasie, i to myślę, że długo, długo nie planuję drugiego. Musiałoby się coś naprawdę dużego wydarzyć, ale to raczej nie ma podstaw na razie, więc mam nadzieję, że pan burmistrz też nie ucieknie, więc... 169. Przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ulicy Kęczyńskiej w Bartoszycach. 170. Upoważnienia zastępcy burmistrza Bartoszyce pana Krzysztofa Hećmana do podpisywania spisu wyborcy w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października. 171. Zmiany budżetu. 172. Przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości przy ulicy Kolejowej 5 w Bartoszycach. 173. Przeznaczenie na kolejowy, chodzi o taki składzik, taki boks malutki. 172. Przeznaczenia do, a to nie to było, 173. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym. 174. Przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ustalenia ceny nieruchomości położonej przy ulicy Hubalczyków w Bartoszycach. 175. Powołania komisji przetargowej. 176. Przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym. 177. Zmiany zarządzenia burmistrza miasta Bartoszyca nr 171 z 10 października w sprawie zmiany budżetu. Byłem w wielu miejscach na terenie miasta. Z wyjazdów myślę, że najważniejszy to był ostatni wtorkowy na spotkanie walne zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przygotowane jest do zbycia i została zgoda na zbycie prawie 2 hektarów gruntu w strefie. Przedsiębiorca jest zainteresowany rozpoczęciem produkcji. Nie powiem jeszcze jaki, bo nie mam do tego prawa. Natomiast no mnie to cieszy, bo wcześniejszy teren też ten został zbyty. Mówię o terenie, na którym kilka lat temu kładliśmy drogę z uzbrojeniem. Więc daj Boże, że to zacznie pracować i skutkować właśnie też powiększeniem ilości pracowników. No akurat to są dwie różne branże. Powiem, jak się zacznie budować, wtedy będę miał do tego prawo. Z mojej strony to wszystko. Czekam na pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, ja tu uchybiłem trochę formalności, a więc teraz dopełniam, bo nie poinformowałem Państwa radnych, że pan radny Karol Kapuściński, pan Tadeusz Azarewicz usprawiedliwili swoją nieobecność na sesji. Jest wśród nas już również pan Wojciech Prokocki, zatem na sali jest 19 radnych. To tak gwoli tylko formalności. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat usłyszanej informacji? Jeśli nie ma pytań do informacji, dziękuję. Nie ma. Przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia ceny nieruchomości Hubalczyków. O co tu chodzi? To jest, że tak powiem, to jest ten róg gruntu, można powiedzieć, między placem tym dworcowym naszym. To już wiem, jak róg pan powiedział, to już wiem. Grunt. Dziękuję. Dzięki. Rozumiem, że nie ma więcej pytań do informacji. Stwierdzam, że Rada przyjęła informację do wiadomości. Punkt 5a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1/17. Nie trzeba. Proszę panią radną Lucję Jędryczka, przewodniczącą komisji, o przedstawienie opinii programowej budżetu na temat projektu uchwały. Proszę bardzo, pan skarbnik, proszę. Ja chciałbym zgłosić dwie poprawki, nie co do merytoryki, tylko co do uzasadnienia. W części A, w punkcie drugim, zwiększenie o 400, oczywiście o 403 552 złote, ale nie, niestety. Natomiast druga poprawka to jest w części B, w punkcie trzecim, zwiększenie o 10 tysięcy. To w wydatkach, tak. Nie 100, a 10. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Opinia Komisji Programowej Budżetu w sprawie zmiany w budżecie.
Dochody. Dział 758, rozdział 758.01. Zwiększenie o 403 552 planu dochodów z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki płac nauczycieli. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995. Zmniejszenie dochodów o 411 247 zł z budowy targowiska przy ulicy Kętrzyńskiej, dlatego że całkowite rozliczenie inwestycji zostało przesunięte na pierwszy kwartał 2020 roku. To też komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 926, rozdział 926.01. Zmniejszenie dochodów o 226 900 zł z tytułu dofinansowania budowy hali sportowej. Miasto w 2018 roku otrzymało dotację w kwocie 1 500 000 oraz planuje się, że taką samą dotację otrzyma w 2019 roku. Dlatego to komisja zaopiniowała tą zmianę pozytywnie. Oczywiście pozytywnie też zmiany klasyfikacji dochodów w dziale 600 i w dziale 801 też pozytywnie. Wydatki. Dział 700, rozdział 700.05. Zwiększenie o 185 tysięcy planu wydatków z przeznaczeniem na budowę budynku przy ulicy Wolskiego. Tutaj po wyjaśnieniach pana skarbnika i po dyskusji komisja zaopiniowała pozytywnie, ponieważ no, omyłkowo na sesji wrześniowej dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 895 783 zł do poziomu 714 217. Natomiast wydatki wyniosły 899 108 zł 64 grosze. Komisja zaopiniowała tą zmianę pozytywnie. Dział 800, rozdział 800, dział 801, rozdział 801.01. Zwiększenie o 1 331 000 planu wydatków na zabezpieczenie funduszu płac nauczycieli. Po odjęciu otrzymanej dotacji daje to kwotę 924 448 zł z budżetu miasta Bartoszyce. Dobrze, panie skarbnik? Komisja tą zmianę zaopiniowała, ten wydatek zaopiniowała pozytywnie. Dział 854, rozdział 854.01. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie funduszu płac nauczycieli. To są płace świetlicy, nauczycieli świetlic szkolnych. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 900, rozdział 995. Zmniejszenie o 1 887 595 zł planu wydatków związanych z przesunięciem terminu zakończenia zadania rewitalizacji Starego Miasta na kwiecień 2020 roku. I w tym samym rozdziale zwiększenie o 442 000 planu wydatków na budowę targowiska. To zwiększenie wydatków na budowę targowiska wiąże się z wykonaniem uwzględnionych w protokole robót nieprzewidzianych kosztów usunięcia gruntu organicznego, który w projekcie był przewidziany. Projektant zakładał do głębokości 1,5 metra, a po rozpoczęciu prac okazało się, że głębokość ta wynosi 2,20. Tutaj są także koszty obniżenia poziomu wody gruntowej całego wykopu za pomocą igłofiltrów. Tą zmianę komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 921, rozdział 921.95. Zmniejszenie o 315 tysięcy planu wydatków na rewitalizację bramy Lidzbarskiej. Na ogłoszone dwa przetargi oferty, które były złożone, przewyższały kwotę przeznaczoną w budżecie na to zadanie. W związku z tym będziemy tutaj jeszcze przegłosowywali zmianę w wieloletniej prognozie finansowej, gdzie zwiększamy tą sumę i gdzie będzie umożliwi to wybór oferenta. Na 2019 rok zaplanowano kwotę 62 877 zł. I na 2020 rok kwotę 1 070 945 zł.
Te kwoty zawierają oprócz robót budowlanych także zakup wyposażenia oraz koszty nadzoru inwestorskiego. Komisja to zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Jeśli nie ma chętnych do dyskusji, przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie jawne. Kto jest za przyjęciem projektu? Ktoś chciał? A, rozumiem. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie jawne. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o głosowanie teraz. Podaję wynik głosowania. 14 za, przeciw 0, 5 głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 5b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany z wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2019-2036. Jest to projekt oznaczony numerem 2/17. Proszę panią radną Lucynę Jędryczka, panią przewodniczącą, o przedstawienie opinii Komisji Programowej i Budżetu. Komisja zapoznała się ze zmianami w wieloletniej prognozie finansowej. Zmiany wynikają przede wszystkim ze zmian w budżecie. Ponadto, jak już wcześniej mówiłam, dokonano zmian polegających na zwiększeniu wydatków na rewitalizację Bramy Lidzbarskiej na lata 2019-2020 do poziomu 1 133 822 zł, co umożliwi rozstrzygnięcie przetargu. Tu komisja też pozytywnie zaopiniowała tą zmianę. Wprowadzono także nowe zadanie do wieloletniej prognozy finansowej. Chodzi tutaj o zadanie modernizacji oświetlenia ulicznego w mieście na kwotę 1 955 580 zł. Jest to projekt, który będzie realizowany w latach 2019-2020. Całość zadania zostanie sfinansowana pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprocentowanie tej pożyczki będzie wynosiło 1% rocznie z okresem spłaty na 15 lat i jeszcze z możliwością 10% umorzenia. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie jawne. Kto jest za przyjęciem projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o głosowanie teraz. Zero przeciwnych, wstrzymujących się 5. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Jesteśmy w punkcie 5c porządku obrad. Pan skarbnik chciał zabrać głos? Do tej uchwały. Do tej uchwały? Tak. Teraz czy później? Nie rozumiem. Do tej uchwały chciałbym zabrać głos, jak będzie chciał. Autopoprawkę chciałbym zgłosić. Do projektu nr 3, tak? Do w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki. Dobrze, to może ja w trakcie dyskusji. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 3/17. Proszę panią przewodniczącą komisji, panią Lucynę Jędryczka o opinię. Proszę, wobec tego pan skarbnik, słusznie. Szanowni państwo, bardzo przepraszam, bo nie wiem, jak to się stało, ale się stało. Proponuję, wnoszę o dopisanie paragrafu 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozumiem. Proszę bardzo, pani przewodnicząca.
Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce. Mówiliśmy o tym już przez dłuższy okres na posiedzeniach właśnie Rady, żeby zmienić oświetlenie uliczne w mieście i zaoszczędzić. Dlatego zaopiniowaliśmy ją, tą uchwałę, pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pani radna Wioletta Machniewska. Ja mam takie pytanie, a czy my wiemy, jakie oszczędności z tego tytułu będziemy mieli? To jest pierwsze, a po drugie, czy możemy poznać kwotę całkowitej spłaty wraz z odsetkami? Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać z państwa głos w tej sprawie? Jeśli nie, proszę panie burmistrzu o odpowiedź. Ja bym prosił pana Czesława Sekidę, że jest na sali. Jest pan zastępca kierownika? No to dobrze by było. Powiem wprost, co do odsetek, no to trzeba było ten procent policzyć przez te 15 lat od tej kwoty i odjąć ewentualne 10% całości, ale to ja tak, tak, nie ja rozumiem, się. Tylko że ja mam jeszcze pytanie do pana skarbnika. Czy umowa przewiduje stałe oprocentowanie? Bo na pewno nie. Stałe? Jednoprocentowe, tak? To znaczy tak, powiem, żadnej umowy jeszcze nie mamy podpisanej, natomiast warunki przewidują stałe oprocentowanie. Zgodnie z tym, co było wnioskowane. Czyli nie grozi nam oczywiście nie. Żadne ruchy, tak? Czyli ten 1%, o którym jest mowa przez 15 lat. Szczerze, to jest wyjątkowo tanie. No wręcz powiem, że... Nie, no to ja się zgadzam, no. Tak, tylko mnie to interesowało, czy to jest... A co kwestia oszczędności, zaraz się dowiemy, co było w audycie liczone, bo audyt był jakiś robiony, więc zobaczymy, czy ten audyt już wykazał. Na pewno coś wykazał, więc chwileczkę. To bardzo proszę, pani radna. To ja jeszcze w międzyczasie, panie burmistrzu, ja mam pytanie, czy po zakończeniu tego programu, czy już będziemy mieli wszystkie lampy, które są energii, powymieniane na swoje? Na tych ulicach, które są naszą własnością? To powiem tak, i nawet na tych, co nie są naszą własnością, bo jak państwo wiecie, tu były to, co czytałem bezpośrednio w informacji. My w tym momencie zarządzać będziemy również słupami energii oświetlenia, energii operatora, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, Zarządem Dróg Wojewódzkich na poziomie miasta. Nie będą to oczywiście słupy spółdzielni mieszkaniowej, proszę mieć to świadomości, tylko te, które są przy ulicach, czyli nie tam gdzieś niezwiązane z ulicami. I tak, jeżeli chodzi o oprawę, to mamy tam 99%, nie wiem, tam może w dwóch miejscach nie weszło, tam gdzie planowaliśmy jakby wymianę teraz, czyli mamy Słowackiego, tak, czyli jest na bieżąco, co nie zmienia faktu, że same słupy jako słupy będą stopniowo też wymieniane, bo my wymieniamy jedynie oprawy na górze, tak, czyli wymieniamy oprawę, te oprawy będą dostosowane do nowych słupów, czyli jeżeli będziemy montować i wymieniać słup, to ta oprawa będzie wmontowywana w nowy ewentualnie słup, bo te na bieżąco trzeba wymieniać, bo one są, jak państwo wiedzą, niektóre w stanie tragicznym i na bieżąco staramy się te najgorsze po kawałku rokrocznie wymieniać. Czyli to będzie, ta pożyczka będzie wzięta również na słupy? Nie. Oprawy, to są oprawy. Tylko na oprawę. Może poproszę pana Czesława, pan Czesław powie, ile tych opraw tak naprawdę jest, bo to jest też skala ilości ważna i jakie tam ewentualne oszczędności są przynajmniej przewidywane w wyliczeniach, tak, wstępnych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy państwo. Ogólnie, generalnie na oświetlenie zużywamy rocznie około 230-240 tysięcy kilowatogodzin energii elektrycznej. To tak należy policzyć. W momencie, kiedy wykonamy modernizację, te oszczędności wyniosą około 55-60%, tak? Czyli około 400 tysięcy mniej kilowatogodzin będziemy zużywać na oświetlenie uliczne. Ilość opraw, które są przewidziane do modernizacji, to jest 1472 sztuki dokładnie, tak? Na terenie całego miasta. Jak pan burmistrz zaznaczył, to są oprawy przy ulicach naszych gminnych, przy ulicach wojewódzkich i przy ulicach krajowych, tak mówiąc ogólnie. Dobrze.
A proszę powiedzieć coś więcej o tych oprawach. Oświetlenie jakie będzie i jak często trzeba będzie wymieniać, no nie wiem właśnie jakie to będzie oświetlenie. Znaczy tak, konserwacja, będą... dodatkowe koszty z tym związane, wymiana, konserwacja, jak to mniej więcej wygląda? Oprawy będą te najnowocześniejsze, takie jakie są funkcjonalne na rynku, czyli te oprawy typu LED. One zużywają oczywiście, tak jak już powiedziałem, tam około 55-60% mniej energii. Konserwacja oczywiście, no trudno powiedzieć i przewidzieć na dzień dzisiejszy, jak będzie wyglądała, tak? Natomiast te oprawy mają gwarancję około 15 lat, tak? Także tutaj ta gwarancja będzie nam zapewniona, jak gdyby w momencie, kiedy będzie przed okresem jakaś awaryjna sytuacja, uzupełnienie i naprawę i remont tego urządzenia, tak? Czy to oświetlenie to się liczy, mówimy o oprawie, tak? Ale to razem z LED-ami, tak? To, znaczy, no dokładnie, ja wiem. To jest komplet, tak? Tak, komplet. Właśnie o to mi chodzi, że to jest komplet, tak jest. To jest obudowa, tak jest. Plus obudowa, jeszcze plus źródło światła w postaci dokładnie o to tej mi chodziło. Żarówki LED-owe. Czyli tak? na ten komplet mamy gwarancję. Tak. Aha, o to mi chodziło. Bardzo dobrze, spokojnie. Dobrze, że pani pyta. Nie, dobrze, no na kęczynie to dobrze. Proszę pana, radny Wojciech Prochocki chciałby dopytać. Ja mam tylko pytanie w związku z wadliwością, znaczy nie z wadliwością, bo z tego co mówi pan Czesław Sekita, to na 15 lat przewidziana jest trwałość, że tak powiem, gwarancja tych opraw, a czy ewentualnie ten projekt zostanie ubezpieczony, no bo będzie, nie wiem, ktoś uderzy w słup, będzie uszkodzenie albo wandale zniszczą, no to ja nie wiem, czy na taką okoliczność będzie wymiana darmowa. Co roku instalacji w ogóle całość naszych urządzeń oświetleniowych ubezpieczamy w firmach oczywiście, które ubezpieczają pozostałe elementy naszego mienia. Tak? Rozumiem, dziękuję. Także jak były przypadki teraz do tej pory takich sytuacji, jak tutaj mówi pan Wojtek, to no oczywiście 100% na firmy ubezpieczeniowe zwracały kosztów, tak? Proszę bardzo, pani radna Zabocka. Panie burmistrzu, ja chciałam się upewnić, czy ja dobrze zrozumiałam, że my też będziemy na słupach własności energii i innych będziemy zamontowali swoje obudowy. 70% to jest własność, nie nasza. Ale dobrze zrozumiałam, tak, że na innych słupach. My zarządzamy i te słupy na bieżąco wymieniamy w sytuacji troszkę. A proszę mi jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz, ponieważ ja pamiętam w poprzedniej kadencji było tak, że wzdłuż dróg wojewódzkich, wzdłuż dróg krajowych nie my ponosiliśmy koszty energii. Że koszty energii ponosiły miasta, znaczy zarządcy dróg. Czy ja dobrze pamiętam, bo chodzi mi o to, że czy jest sens w takich przypadkach po prostu wymieniać, o to mi chodzi. Zgodnie z ustawą prawo energetyczne koszty zużycia energii elektrycznej ponosi gmina. Na poziomie miasta. Tak, ponosimy czyli my. Dalej. Tak jest, dokładnie. Dobrze, to dziękuję. Przy wszystkiego tylko typu drogach, tak? Okej, dziękuję bardzo. Tylko nie zarządzaliśmy bezpośrednio słupami, no w tym momencie mamy prawo do zarządzania, więc jest pozytywnie. Dobrze, czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, dziękuję bardzo. Dziękuję. I przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały poddaję pod głosowanie jawne. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie za, przeciw, wstrzymuje się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 5d porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli. Jest to projekt oznaczony numerem 4/17. Proszę panią radną Ewę Kapusto, przewodniczącą komisji, o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny na temat projektu uchwały. Uchwała jest wynikiem nowych zmian w przepisach oświatowych i od 1 września rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu mówi o wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i wnosi od 1 września 2019 roku właśnie tą minimalną wysokość dodatku za wychowawstwo 300 zł. To jest uchwała, która była na poprzedniej sesji wycofana ze względu na to, że nie było jeszcze uzgodnień ze związkami. Te uzgodnienia już pan burmistrz mówił, 30 września odbyło się spotkanie i projekt ten właśnie uzgodniono ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
i no, zadawala stronę i jak to się mówi i naszą i związków i nauczycieli. Także proszę, rada pozytywna. Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała. Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Ile wynosił? Czy ktoś z państwa się... Zawsze lubię wiedzieć, jeśli coś nowego uchwalam, co było dotychczas. I zawsze mi tego brak. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dobrze, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o głosowanie teraz. Przepraszam. Za, przeciw, wstrzymuję się. Najniższa 300 zł. Do tej pory było w granicach tam 150, chyba 6 zł, 145 w przedszkolach, ale ja mówię o szkołach, a to wychowawstwo dotyczy również i szkół. To jest to minimalna, tylko że w tej uchwale doszło, już zmiany doszły takie, że wprowadzono jeszcze ten zapis, że dotyczy to również wychowawców przedszkoli. Dobrze, akt głosowania trwa. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Kto przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 5e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z 27 czerwca 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych. Jest to projekt oznaczony numerem 5/17. Proszę panią Ewę Kapusto, radną, o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Spraw Rodziny na temat projektu uchwały. Projekt uchwały jest wynikiem zmian w ustawie o pomocy społecznej i przepis ten wchodzi w życie z dniem 4 października 2019 roku i przełamuje taką właśnie już ugruntowaną zasadę, zgodnie z którą świadczenia z pomocy społecznej są nieodpłatne dla osób osiągających dochód niższy niż kryterium dochodowe. I w związku z tym od tego dnia pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych może być odpłatny dla wszystkich mieszkańców osiągających jakikolwiek dochód w różnej rzeczy, takiej różnej wysokości. I tutaj my, komisja pozytywnie zaopiniowała tę uchwałę jednogłośnie. Dziękuję. Kto z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o głosowanie teraz. Czy dwie panie radne nie biorą udziału w głosowaniu? Pani Krystyna. No coś się tu nie wyświetla, pani. Jest. Dobrze. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 5f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych. Jest to projekt oznaczony numerem 6/17. Proszę panią radną Ewę Kapusto, przewodniczącą komisji, o przedstawienie opinii Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny na temat projektu uchwały. Uchwała ta również jest wynikiem zmian w tym momencie stawki godzinowej, minimalnej stawki godzinowej, która od 1 stycznia 2020 roku wyniesie odpowiednio 2600 miesięcznie i 17 zł za godzinę. Tu wnioskodawca prosi właśnie, w związku z tym, że i PCK i PKPS są to firmy, które zajmują się właśnie tą pomocą
prosi o zmianę dotychczasowej przedstawione właśnie taką kalkulację. Jednogłośnie o tą samą stawkę proszą na poziomie 22,85 zł, czyli wzrost byłby o 14,82%. Dotychczasowo obowiązywała 19,90 za każdą godzinę wykonywanych usług. Komisja przy jednym głosie wstrzymującym się zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o głosowanie teraz za, przeciw, wstrzymuje się. Podaję wynik głosowania. Za 16, przeciw 0, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Jesteśmy w punkcie 5G porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numer 17/17. Proszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej na temat projektu uchwały. Opinia Gospodarki Miejskiej dotycząca projektu uchwały nr 7/17 w sprawie zmiany uchwały o przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Projekt uchwały mimo odrzucenia na poprzednim posiedzeniu Rady Miasta uchwałodawca po raz kolejny przedłożył Wysokiej Radzie pod głosowanie. Propozycja uchwały dotyczy sprawy przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce. Zmiana studium dotyczy terenów przemysłowych przy ulicy Pieniężnego, budynki i teren po byłej Morenie. Wnioskodawca wnosi, aby przekształcić ten teren wraz z obecnie funkcjonującymi tam halami przemysłowymi na teren mieszkalno-usługowy. W uzasadnieniu projektu uchwały wnioskodawca nie wykazał jednoznacznego interesu miasta. Komisja stosunkiem głosów 2 za, 2 przeciw i 1 wstrzymujący się nie podjęła ani pozytywnego, ani negatywnego zaopiniowania projektu uchwały i decyzję pozostawia Wysokiej Radzie, poddając ją ponownie pod głosowanie. Dziękuję. Dziękuję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę o radę, pan radny Wojciech Prokocki. Dziękuję bardzo. Mam pytanie tego typu, bowiem przedsiębiorca rzeczony w uzasadnieniu jest napisane, deklaruje zainwestowanie w Bartoszycach i postawienia nowoczesnej hali. Stawiam pytanie, czy ów przedsiębiorca korzystał z umorzeń z tytułu podatku od nieruchomości, bo czy ta jego deklaracja nie jest gołosłowna, bo skoro miał problemy i ma problemy finansowe, a o tym się mówi, to skąd on weźmie pieniądze, żeby postawić nowy zakład? W 2001 roku, kiedy burmistrzem przez 2 lata był pan Marian Wietrak, toczył się spór z owym przedsiębiorcą, który zamierzał z byłej Moreny wywieźć wszystkie maszyny. Kobiety wtedy wyszły, tu trochę osób pomogło z miasta i ów przedsiębiorstwa tych urządzeń nie wywiózł. Komuna nie zniszczyła Moreny, a teraz my lekką ręką, obchodząc właściwie, no przepisy nam na to dozwalają, co jest zresztą pokazane w tej ustawie z 2018 roku, ale lekką ręką dzisiaj poniekąd podejmiemy decyzję o likwidacji zakładów przemysłu, byłych terenów zakładów przemysłu dziewierskiego Morena. Jest to teren i historyczny, i dla miasta, i dla mieszkańców. To po pierwsze. Po drugie, w sąsiedztwie zakładów przemysłu dziewiarskiego Morena, byłych oczywiście, znajdują się inne przedsiębiorstwa, także nowo powstałe, przy ulicy Kajki, tam dalej jeszcze przy tych innych ulicach. I pojawią się niewątpliwie przy zabudowie mieszkalnej, no protesty mieszkańców, którzy z reguły najpierw chcą mieszkać w ładnym terenie, ale kiedy w pobliżu znajdują się zakłady, które emitują hałas, zapachy, no zaczynają protestować. Takie sytuacje się już pojawiają. Stąd na przykład kiedyś pytałem pana burmistrza o kwestię związaną z możliwością uruchomienia przedszkola przy ulicy Wojska Polskiego w Bartoszycach. Z uwagi na to, że
jest w pobliżu wojsko i wojsko ma to doświadczenie, że najpierw ludzie korzystają, a potem protestują z uwagi na to, że im to przeszkadza. Stąd uważam, że ta decyzja i podzielam pogląd komisji, no nie ma tu uzasadnienia, nie ma jakiegoś większego interesu miasta, bowiem są tereny w innych częściach miasta, w których można stawiać budynki. Jest nowe osiedle 650-lecia, jest teren byłego szpitala, który można odkupić i postawić ładne budynki albo zrewitalizować ten stary obiekt. Niebawem będzie obiekt po Komendzie Powiatowej Policji, też można postawić obiekt, stąd taki deweloperski. Nic temu nie przeszkadza i uważam, że ta decyzja, choć prawnie dopuszczalna, bo to rozumiem, no jakoś nie idzie w sukurs z potrzebą naszego miasta i tego terenu. Ja będę głosował przeciwko tej uchwale. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Machniewska. Słusznie pani zaznaczyła, że ten temat stanął na poprzedniej radzie. My odrzuciliśmy zatwierdzenie takiego planu. I nie szanuje się nas, nie szanuje się naszej woli. My nie wyraziliśmy zgody na wprowadzenie zmian. Poparliśmy wtedy no, słuszną opinię pani przewodniczącej. I panie burmistrzu, ja często słyszałam, że rada z panem walczyła. No ale pan chyba sam teraz widzi, że pan doprowadza do sytuacji konfliktowej. No my poprzednio odrzuciliśmy projekt, a teraz pan jeszcze raz próbuje. No mam nadzieję, że teraz nam mieszkańcy nie zarzucą, że my panu przeszkadzamy, że my doprowadzamy do konfliktów. No nie, bo teraz to pan po prostu doprowadził w sposób świadomy do konfliktu. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos z państwa? Proszę bardzo, pani radna Krystyna Duda. Ja mówiłam na ostatniej sesji na ten temat bardzo dużo. Myślę, że ci, co uczestniczyli w obradach, pamiętają. Moje pierwsze zdanie było, że gdyby w Urzędzie Miasta pracował urbanista względnie architekt, to przekonałby burmistrza, że ta uchwała nie powinna się znaleźć na obradach. Ze względu na to, że tereny kosztem kilku milionów złotych leżą dosłownie i czekają na inwestora, a człowiek, który przybył z właścicielem działki Moreny, mówi, że chodzi o to, że jest chętny, który chce od nich kupić tę działkę, to dlaczego nie oferujemy mu terenów miejskich, oświetlonych, z wybudowanymi drogami, z wybudowanymi chodnikami. Jaki pan burmistrz, bo pan burmistrz ma inicjatywę uchwałodawczą w zakresie planowania przestrzennego, jaki pan burmistrz widział interes w tym, że obniży podatki o około 500 000 zł? Jaki pan widzi interes? Jakie pan ma uzasadnienie? Przecież działalność przemysłowa jest zupełnie inaczej opłacana w formie podatków do Urzędu Miasta. Pan zastępca wykrzykiwał tutaj na ostatniej sesji, państwo chroni własność, państwo chroni, ale w granicach prawa, które ustalone jest w zakresie planowania przestrzennego. Ja będę głosować dalej przeciw i jestem skłonna inicjować osoby, które leżą w pobliżu, aby te uchwały zaskarżyły. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, czy ktoś, pan może chciałby się odnieść do tego? Nie. Jeśli nie ma więcej pytań, dyskusantów, proszę bardzo, pani radna, pani wiceprzewodnicząca. Panowie burmistrzowie, szanowni państwo, oczywiście szanujemy każdą decyzję i każdy ma prawo głosować jak uważa. Ja natomiast opowiadam się za lokalnym biznesem i za tym, żeby dać im szansę. Oczywiście wątpliwość możemy poddać deklarację potencjalnego przedsiębiorcy, czy wybuduje tę halę, ale biznes rządzi się swoimi prawami.
Jeżeli przedsiębiorca zadecyduje, jeżeli to będzie dla niego nieopłacalne, on po prostu się stąd wyniesie. I kto będzie miał pretensje, do kogo będzie, mieszkańcy będą mieć pretensje? Do samorządu, że nie stworzyło, że nie dało możliwości. Zmiany w studium uwarunkowań, zmiany, pani Krystyna, ja pani nie przerywam. Zmiany w studium uwarunkowań, które będzie wykonywał na własny koszt przedsiębiorca, pokażą przy decyzji ekspertów, urbanistów, czy rzeczywiście funkcje, przeznaczenie tego obiektu, tej działki, przepraszam, z przemysłowej, można tę działkę przekształcić na mieszkalną z działalnością usługową. Jeżeli nie, to po prostu nie będzie takiej możliwości. I myślę, że te zmiany w studium, kiedy do tego projektu przystąpią eksperci, fachowcy, dopiero pokażą, czy rzeczywiście będzie sens podejmowania takiej decyzji. Natomiast ja myślę, że przedsiębiorcy trzeba dać szansę. Z całym sercem jestem za kobietami, bo w większości to panie pracują w tych firmach usytuowanych przy ulicy Pieniężnego, ale myślę, że po prostu taką szansę trzeba dać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko w ramach dyskusji jeszcze też chciałbym się włączyć i powiem tylko tyle, że stwierdzenie tutaj przez jednego z radnego, że będziemy głosować za likwidacją zakładu, chciałbym powiedzieć, że to uchwała nie przewiduje takiego trybu likwidacji zakładu. To, co wspomniała tutaj pani wiceprzewodnicząca, uważam za właśnie słuszne. Jeśli podejmiemy tę uchwałę, to stworzymy możliwość inwestorowi czy właścicielowi zakładu do wybudowania hali, gdyż będzie miał środki z tego tytułu, gdy ewentualnie sprzeda posiadaną nieruchomość, co deklarował publicznie zresztą chyba na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. Proszę, a jeżeli się okaże, że my mamy rację, to weźmiecie na siebie tą odpowiedzialność, znaczy, tak? I co wtedy zrobicie? Proszę pozwolić, że każdy zaprezentuje swoje zdanie i nie będę wchodził w polemikę z panią. Tyle miałem do powiedzenia w tej sprawie. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabłocka. Szanowni Państwo, ja troszeczkę jestem przerażona nie tym, że my oddajemy ten teren, ale tym, że pozbywamy się tak lekką ręką 500 000 zł. Mamy zadłużenie na koniec tego roku zaplanowane na 34 miliony. Nie będziemy mieli, mamy poprzesuwane wiele inwestycji na następny rok. Zmniejsza się próg podatkowy, a więc automatycznie zmniejszą nam się dochody do miasta. I my tak naprawdę pozbywamy się większości dochodów, tych, które będą nam dawały możliwość dopięcia budżetu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Ja tak jak obserwuję od dłuższego czasu to, w jakim kierunku idzie miasto, a więc non-stop zadłużanie tego miasta, zwiększanie tego zadłużenia, rzucania się na wszystko, co tylko jest możliwe do zrobienia, ale długi idą, to naprawdę się obawiam, czy pismo, które pan Pępiak napisał do nas jako radnych, nie wiem, czy państwo się z tym zapoznaliście, że jedyną możliwością, którą będziemy mieli, to będzie sprzedaż Cowiku i nie wiem, czy to w tym kierunku nie idzie. To ma, panie burmistrzu, to ma wspólnego, że my się pozbywamy 500 000 dochodów. Mogę powiedzieć, bo tu widzę, że to nie w tą stronę idzie. Jeszcze za chwileczkę, proszę, pani kończy już, jeszcze coś tam dopowie. Tak, już kończę. Ja wstrzymam się w tej uchwale. Mam nadzieję, że pan burmistrz weźmie odpowiedzialność za to, co się dzieje w mieście, a więc za, ale panie wiceburmistrzu, to jest sesja Rady Miasta. Jeżeli pan chce głos zabrać, to bardzo proszę o poproszenie przewodniczącego. I mam nadzieję, że pan burmistrz będzie brał odpowiedzialność za to wszystko, co się dzieje, również za to, że miasto jest zadłużane w ogromnym tempie i że pieniądze, które wpływają nam z podatków, będą coraz niższe. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo.
Nie pozwolę sobie, aby w kierunku moim szły słowa w temacie, że ja nie chcę jakichś pieniędzy, że ja uważam, że tracę podatek. Ja uważam, że nie tracę podatku, a mogę go zwiększyć. I nie przez to, że jest to związane z strefą przemysłową, ale przez następnych mieszkańców, którzy mogą zamieszkać na terenie miasta Bartoszyce. To jest główny tak naprawdę dochód miasta, czyli podatek dochodowy. Jeżeli chodzi o zmniejszenie budżetu przez ruchy państwa, one są logiczne pod względem 2020 roku, ale najniższa krajowa, na której większość mieszkańców pracuje w Bartoszycach albo będzie pracować, bo ona dość lawinowo idzie w górę, powoduje, że ten podatek mimo wszystko wpływa do nas większy z roku na rok. Ten rok jest przełomowy, mówię o roku 2020, natomiast 2021 będzie już po kłosie 2020 i podwyżki bardzo horrendalnej, jeżeli chodzi o najniższą krajową, i to wpłynie również na budżet miasta Bartoszyce. Wspominałem o czymś, o czym ponownie wspomnę. Jeżeli chodzi o dochody miasta, myślę, że tu będziemy rozmawiać na komisjach budżetowych, jest planowane też podniesienie podatku. Ja to powiedziałem o tym, że będzie podniesienie podatku i mówiłem to już w trakcie kampanii wyborczej, bo przez 9 czy 10 lat tych podatków nie podnosiliśmy. Będą to oczywiście stopniowe podnoszenie podatków, nie lawinowe. Będą to czasami dla niektórych groszowe sprawy, ale bardzo mocno wpływające na nasz budżet. To są ważne rzeczy i potrzebne. Ale powiem też jedno, ja nie chcę wiązać rąk przedsiębiorcy, który w momencie pewnym może się okazać, że nie wydoli z ogrzewaniem, z ociepleniem, czy w ogóle z utrzymaniem tych budynków i skończy się tym, że wyjdzie z wielkim stresem z dnia na dzień, kiedy można spokojnie pomyśleć o tym, żeby ulokować przy jego możliwości sprzedaży tego terenu gdzieś obok hali, tak, sensownej hali. Mamy tereny strefowe, mamy terenów kilka przemysłowych, też proponowaliśmy już pewne działki, jest zainteresowany zakupem działki, więc to są rzeczy, które mają znaczenie i to idzie w stronę rozwoju. Ja nie widzę w tym momencie przerażenia aż takiego i zagrożenia aż takiego. Odpowiem jeszcze tak, raz było umorzone, umorzony był podatek w tamtej kadencji dla pana, który tutaj ma ten teren, ale sami państwo pamiętacie, na państwa wniosek, ja w pewnym momencie nie zgodziłem się na umorzenie tego, państwo podejmowali jako Wysoka Rada stanowisko, które mnie obligowało do ponownego przeanalizowania. Przeanalizowałem i wówczas umorzyłem. Później umorzeń jako takich nie stosowałem. To też taka informacja dla pana Wojciecha Prokockiego. To z mojej strony i powiem tak, idźmy w stronę postępu. Nie patrzmy też na temat zadłużania czy brania kredytów, bo głupi nie bierze kredytów, powiem wprost. Powiem to publicznie. Głupi nie bierze kredytów, kiedy jest możliwość zainwestowania w coś, co ma sens. Nie każdego stać i nie każde miasto stać, aby bilansować się co roku. Były lata, kiedy były nadwyżki, są lata, kiedy są deficyty. Później będą też lata, kiedy trzeba będzie to bilansować. Jest to logiczne. Wszystko się spłaca czasem, z czasem. Jest to też logiczne. Spłacaliśmy poprzednie długi, decydowaliśmy się na brak inwestowania lub poprzednik decydował się na inwestowania. Teraz była możliwość otrzymania dofinansowania, więc korzystamy. Dobrze powiedziane, że rzucamy się na wszystko, co możemy, bo to jest ten moment, kiedy możemy się na coś rzucić. Będzie moment, że nie będzie na co się rzucić i zostanie ktoś, kto tego nie zrobił w tym momencie, nie powiem gdzie wy z ręką. Tyle powiem ze swojej strony, to jest moja polityka prorozwojowa. Ja wiem, że nie wszyscy muszą się z nią zgadzać. Jestem tego świadomy, możemy się spierać, mieć różne argumentacje, no ale ja w ten sposób postępuję. Dziękuję serdecznie oczywiście za wszystkie głosy, również krytyczne. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wyznaczonego numerem 18. Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuję się. 10 za, 5 przeciw. Podaję wynik głosowania. 10 głosów za, 5 głosów przeciw, 4 głosy się wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 5H porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych Sion w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 18/17 i proszę tutaj panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej na temat proponowanego projektu uchwały. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych Sion w Bartoszycach. Komisja projekt uchwały opiniuje pozytywnie. 4 osoby były za, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Jeśli nie, poddaję pod głosowanie projekt oznaczony numerem 18. Tak, dobrze, 18. W sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach. Kto jest za, przeciw, wstrzymuje się? Proszę o głosowanie teraz. Nie głosowała, tak? 18 za. Traktuję to jako jednogłośne przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały oznaczonego numerem 9/17 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu stanowiącego własność gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 9/17. Jak powiedziałem, proszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej na temat projektu uchwały. Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu stanowiącego własność gminy miejskiej w Bartoszyce? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały oznaczony, jesteśmy punkt 5 i od porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/120/2012 w sprawie powierzenia spółce pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji projektu pod nazwą System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie, budowa zakładu i unieszkodliwiania odpadów dofinansowanego ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej. Jest to projekt oznaczony numerem 10/17. Proszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały również opiniuje pozytywnie. Sortownia na składowisku Wysieka działa wyłącznie na potrzeby miasta Bartoszyce. Kontrola przeprowadzona przez marszałka województwa w ZGO Bartoszyce w styczniu 2019 roku stwierdziła, że instalacja nie spełnia wymogów prawnych i technologicznych, a zmiana dotyczy śmieci w zakresie śmieci niesegregowanych odpadów. W związku z powyższym podjęcie uchwały przedstawionej treści jest w pełni zasadne. Na posiedzeniu komisji wszyscy obecni na niej radni byli za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, proszę bardzo, pani radna Krystyna Duda. Ponieważ jest też mało wiadomości na ten temat, ja bym prosiła, aby prezes spółki zabrał głos i państwu wyjaśnił, dlaczego nie spełniamy wymogów, a może nam niewiele trzeba, abyśmy te wymogi spełnili. Zdajecie sobie państwo sprawę, że odbiorcy odpadów będą odpady segregowane, które, jak mówiłam wcześniej, powinny wynosić, no już na te tony przeliczałam, wtedy nie pamiętam, ale po co najmniej około 6 tysięcy ton segregowanych z oświadczeń osób, które złożyły deklaracje, więc będą te firmy musiały dowieźć te odpady segregowane, będą musiały dowieźć do miejsca przeładunku. A może i one na pewno zażądają sobie znacznie większą kwotę za tę usługę. Proszę mi powiedzieć, czy nie warto by było dokonać jakichś zmian na tym składowisku w Wysiece, abyśmy spełnili te warunki, które określił Wojewódzki Fundusz. Dziękuję. To na temat tych spełnienia warunków chyba poprosimy pana prezesa. Bardzo proszę. Szanowni państwo radni, szanowny panie burmistrzu, szanowny panie burmistrzu. Może zacznę od kontroli, jaka miała miejsce w grudniu 2018. Protokół był ze stycznia 2019, mówiący o tym, że tak naprawdę na placu magazynowym
usytuowanym za halą magazynową w boksach mamy zbyt dużo odpadów z sortowania, a podane w pozwoleniu zdolności przerobowej instalacji znacznie są zawyżone i wymagają korekty. To było stwierdzenie organu kontrolującego, organu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. To było stwierdzenie, powiem uczciwie, bardzo subtelne. Po dalszych wyjaśnieniach udało nam się dalej funkcjonować na tych samych zasadach po dzień dzisiejszy. No ale przychodzi czas, że chcemy te pozwolenie zmienić zintegrowane. Między innymi po to, żebyśmy mogli dostać pozwolenie na zbiórkę odpadów o innych jeszcze kodach, żeby nasz asortyment tych odpadów był coraz szerszy, żebyśmy byli bardziej atrakcyjni dla kontrahentów. Ja już nie mówię o tym, że wymogi prawdę też mówią o tym, że przychodzi taki reset i wszystkie spółki będą musiały złożyć nowe warunki, nowe wnioski o pozwolenie zintegrowane na dalszą działalność. I my taki wniosek złożyliśmy, chociażby w tym wniosku były właśnie te dodatkowe kody. No i co się okazało, że marszałek też w sposób bardzo elegancki odpisuje nam pismem z 30 września w ten sposób, że na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia stronę, czyli Zakład Gospodarki Odpadami, o niezałatwieniu w terminie sprawy dotyczącej zmiany decyzji o udzielenie Zakładowi Gospodarki pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów. Uzasadnia to w ten sposób, że ze względu na ich skomplikowany charakter oraz wyznacza nowy termin załatwienia sprawy do 31 grudnia 2019 roku. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, organ przeanalizował przedmiotowy wniosek pod kątem przepisów wprowadzonych wyżej wymienioną ustawą i stwierdza, że konieczne jest uzupełnienie i dostosowanie do wymagań nałożonych tą ustawą. Co to oznacza w praktyce dla naszego składowiska? Po pierwsze, musimy zmodernizować monitoring. Jesteśmy w trakcie. Już praktycznie jest wykonane. Punkt drugi, wykonać nowy operat przeciwpożarowy. Jest w trakcie. I punkt trzeci, uporządkować tematy związane z odpadami segregowanymi. Tak? Tutaj właśnie należy się wrócić do tej wcześniejszej kontroli. Z czego to wynika? Ta ustawa z 2018 roku mówi o tym, że magazynować odpady możemy już tylko przez rok. Wcześniej można było to robić przez 3 lata. Czyli mieliśmy większe pole manewru, bo mieliśmy do dyspozycji 3 lata. Natomiast teraz to, co wjechało 1 stycznia 2019, musi być albo już zagospodarowane, albo musi od nas wyjechać w styczniu 2020. Mamy tylko rok. I teraz przy kontroli wszyscy widzieli, jakie mamy ilości tych odpadów i że po prostu nie nadążamy z doczyszczaniem tej frakcji odpadów sortowanych. Dlatego marszałek w sposób elegancki mówi, ogarnijcie te tematy, macie jeszcze czas do 31 grudnia. I tak jak mówiłem, modernizacja monitoringu już jest pod końcem, operat już jest pod końcem i teraz ja muszę coś dla tego urzędu do grudnia pokazać, co my zrobiliśmy w związku z odpadami sortowanymi. I teraz tak, odnośnie sprawy finansowej. Jeśli chodzi o sortownię. Proszę Państwa, jak powstał Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, to założeniem było, że do tego zakładu jadą wszystkie odpady. Bodaj tylko nasza jedna gmina, na dzień dzisiejszy, tylko nie mam na 100% pewności, na dzień dzisiejszy zdaje się już tylko nasza gmina trzymała te odpady sortowane i sama je zagospodarowała przez naszą spółkę. Ten czas mija, ponieważ to się już robi coraz mniej uzasadnione finansowo. I teraz, żeby coś zmienić i dalej, żeby zajmować się tymi odpadami, to tak naprawdę
przejmujemy cały czas, przejmujemy zadania z GOK-u olsztyńskiego, to po pierwsze, a po drugie, no trzeba wyłożyć jakieś 5-6 milionów na modernizację. Modernizacja to jedno, ale pamiętajmy, że po tych wszystkich urządzeniach, jakie to odpady tam krążą po tych urządzeniach, na końcu i tak są osoby, które muszą te odpady doczyścić. W porywach, w niektórych spółkach, oczywiście większych, to jest aż 30 osób, tak? Na nasze warunki to było, to trzeba jakieś 5-6, tak naprawdę 6 osób, żeby to jeszcze doczyszczać. Więc naprawdę my się mijamy z taką logiką finansową. Proszę dalej. Sort jest sprzedawany obecnie. Sort z roku na rok wartość sortu drastycznie spada. Chociażby dlatego, że ci, co odbierają ten sort, to dobrze wiedzą o tym, że każda gmina chce wykazać odzysk, przynajmniej 50%, tak? Że każda gmina coś musi z tym zrobić. Więc po co płacić dużo, jak można płacić mniej, a i tak będzie ten towar dostarczany. Poza tym pamiętajmy też o tym. My mieliśmy tylko strumień odpadów segregowanych po 30 zł do nas trafiał, tak? Jeżeli jest spółka większa, która przyjmuje coś po złotówkę, ale przyjmuje też odpady po 418, no to jeżeli ma nawet 1:1, to średnio ma 200, około 220 za każdą tonę. Więc jej prościej jest jej się no, zbilansować finansowo, jak dla nas, co mamy tylko te 30 zł od tony. Więc nie ma logiki finansowej dalej iść w tą stronę. Po prostu po to mamy zakład w Olsztynie, po to jesteśmy trzecim udziałowcem, żeby on pewne tematy wykonywał dla naszej gminy. Zadam dodatkowe pytanie. Czy można wobec tego w uchwale byłoby zawrzeć, że nie wszystkie odpady segregowane, a tylko rodzaj PET? Bo nam to największy problem stwarzają butelki. Tak, tylko to papier do końca. I szkło nie stwarza tych problemów. Tylko to do końca nie rozwiąże nam problemów, ponieważ no, się okaże, że pewne rzeczy, chociażby budynki, no dalej one muszą być na to potrzeba. Ja na przykład już planowałem ten budynek podzielić na odpowiednie części, żeby to, co trafia z pszoków, było zgodnie z przepisami pod zadaszonym pomieszczeniem. Więc się okazuje, że to nie jest do końca rozwiązanie dla nas korzystne. Dalej mamy pewne problemy, które jest trudno rozwiązać. Po prostu to nie jest korzystne finansowo dla nas. Dalsze moje pytanie brzmi, czy przetarg, który się odbył na odbiór odpadów, zawierał taką pozycję, że materiał niesegregowany będzie przez przedsiębiorstwo usługodawcę odbierany? Zawierał taką? Tak, sprawdzaliśmy to. Nawet gwarancję. Miała, to już jest wyczone obecnie. Jeśli nie ma więcej pytań, dziękujemy bardzo panu prezesowi. Do pana prezesa jeszcze, tak? Proszę. Panie prezesie, czy ja dobrze zrozumiałam, że tutaj u pana płaciliśmy 30 zł za tonę, a będziemy w Medynach płacili złotówkę? Złotówkę. Tak. Tak. Czyli to od troszeczkę nam obniży też i koszty dowozu. Tak. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań, dziękujemy panu prezesowi. Jeśli nie ma więcej pytań, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 10 na 17? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Przy jednym głosie wstrzymującym się, a więc będzie 18 za, jeden głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Punkt 5 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewozu bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej na terenie miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 11 na 17. Proszę panią radną Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej na temat projektu uchwały. Celem uchwały jest wprowadzenie ujednoliconego tekstu, który jest konsekwencją wprowadzania zmian do uchwały Rady Miasta Bartoszyce oraz dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto w projekcie uchwały rozszerzono katalog uprawnień do przejazdów bezpłatnych nadanych przez Radę Miasta o weteranów poszkodowanych oraz nakładania opłat dodatkowych z powodu braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, niezapłacenia należności za zabranie ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia albo naruszenia przepisów o ich przewozie. I tu chciałam podkreślić, że cen biletów za przewóz osób oraz bagaży autobusami komunikacji miejskiej w Bartoszycach pozostają bez zmian. Nie zmieniamy cen biletów. Pozostają na tym samym poziomie. Komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Puszko. Szanowni Państwo, chciałbym zadać jedno pytanie dotyczące właśnie wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych. Czy nie moglibyśmy na przykład wzorem innych miast wprowadzić bezpłatne przejazdy na przykład dla uczniów oraz dla emerytów i rencistów? Jak to ma miejsce? Ale nie wszyscy, ale nie wszyscy. Mają zniżki, ale można by było wprowadzić bezpłatne przejazdy. To jak to robią na przykład inne miasta? Jaka by to była kwota? I jeszcze, no ale proszę mi pozwolić zadać, ja Państwu nie przerywałem. I jeszcze jedno pytanie, jaki jest całkowity koszt utrzymania komunikacji miejskiej i ile miasto musi po prostu dokładać do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w ciągu roku? Tylko pragnę zauważyć, panie radny, że to nie są pytania dotyczące projektu uchwały. Ale są związane z tym. Ja rozumiem, że związane bardzo luźnie, być może w sprawach różnych. Chyba, że państwo macie taką wiedzę, tak możecie odpowiedzieć. No właśnie, dlatego to bardzo luźno związane jest z tym projektem uchwały. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Pan burmistrz chce parę? No, proszę bardzo. Szanowny panie radny, powiem tak, jeżeli chodzi o te bilety bezpłatne, a jeszcze powiem w sytuacji związanej, bo tu jest jakby piękny gest z Państwa strony, jeżeli podejmą Państwo tą uchwałę, do weteranów, do naszych weteranów z misji wojskowych. Jest ich niewielu na terenie miasta Bartoszyce, a pokazuje, że miasto te z wojskiem żyje i współżyje w dobrej komitywie. To ma duże znaczenie jakby też pod względem starania się cały czas o zwiększenie tych mieszkańców związanych z wojskiem, a to idzie w bardzo dobrą stronę, już jest na dobrym poziomie. To jest jakby taki fajny pozytyw, który wskazujemy. Jeżeli chodzi o bezpłatne dla wszystkich osób, my analizę na początku roku robiliśmy, no trochę by nas to bolało. A mamy, mówię, ten rok przełomowy. Ja wspominam, że rok 2020 jest jednym z najtrudniejszych lat, jeżeli chodzi o budżet naszego miasta. I związane to jest z mostem, o czym Państwo wiedzą, i inwestycją mostową. Więc jakby to się nam skumulowało. I wolałbym nie ryzykować prób tracenia w tym momencie tych kilku złotych, które i tak dopłacamy do wozu kilometru, tak? Bo my płacimy za wozu kilometr. Ustalona jest pewna stawka, nie mam w tym momencie w głowie, za przejazdy komunikacji miejską był na to przetarg i ten przetarg nam określał tą kwotę i my dopłacamy, wyrównujemy między biletami, a tym, co jest jakby zgodnie z ustaleniami nami przetargowymi. No dopłacamy sporo, ja nie chcę w tym momencie tej kwoty podać, bo nie mam w głowie, natomiast jeżeli będzie potrzeba, bym prosił, aby pan kierownik sprawdził, w sprawach różnych odpowiemy dokładnie, może jaka to jest kwota w tym momencie, na przykład na ten rok, ile już dopłaciliśmy do komunikacji miejskiej. Dziękuję serdecznie. No świetnie. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewozu bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej na terenie miasta Bartoszyce? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Podaję wynik głosowanej. 18 za, przeciw 0, jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Jesteśmy w punkcie 5L porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Jest to projekt oznaczony numerem 12/17. Przed przystąpieniem do tematu, Wysoka Rado, chciałbym poinformować, że w związku z tym, że zgłoszono tylko jednego kandydata, Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 17 września, to pismo mam, ono jest do wglądu w Biurze Rady, postanowiło o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach, ustalając liczbę ogółem 10 ławników, z tego do orzekania w sprawach z zakresu prawa
pracy czterech ławników. I w związku z tym zaleca się, żeby ponownie przeprowadzić procedurę naboru kandydatów na ławników, niezależnie od tego, że podejmiemy, oczywiście będziemy podejmować uchwałę, która jest przedmiotem obrad dzisiejszej sesji. Ale niejako możemy robić nabór, będziemy robić dodatkowy jako nabór na ławników. I w związku z tym informacja taka o naborze ukaże się na stronie internetowej. Ja to mówię publicznie, żeby ci, którzy nas oglądać będą teraz czy ewentualnie później, żeby mieli taką wiedzę, którzy chcieliby być czy pracować jako ławnicy, to mogą się zgłaszać tutaj do Urzędu Miasta, do pracowników Biura Rady i taki nabór jeszcze będzie trwał. I jeszcze chciałbym poinformować, że zgodnie z artykułem 162 paragraf 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych Komenda Wojewódzki, Komendant Policji przesłał informację o kandydacie, że nie ma przeciwwskazań do pełnienia funkcji ławnika przez zgłoszonego kandydata. Mam tu na myśli kandydata, którego będziemy powoływać mocą uchwały, którą Państwo macie przed sobą. I proszę teraz członka zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję 2020-2023 o przedstawienie opinii o zgłoszonym kandydacie. Proszę tutaj panią w tej sprawie panią radną Urszulę Kaczmarek. Zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników przeanalizował dokumenty pana Grzegorza Wasyluka, kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Bartoszycach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Zespół stwierdził, że komplet dokumentów wymaganych ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych został złożony w terminie. Są to karta zgłoszenia, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia o tym, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej i że nie została mu ograniczona ani zawieszona ta władza. Zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika oraz dwa zdjęcia. Zgodnie z artykułem 162 paragraf 9 wymienionej ustawy w dokumentacji znajduje się informacja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie na temat kandydata, z której wynika, że na podstawie sprawdzeń dokonanych w policyjnych systemach informatycznych nie odnotowano zachowań świadczących o naruszeniu przez osobę opiniowaną porządku prawnego. Wobec tego zespół postanowił pozytywnie zaopiniować kandydaturę pana Grzegorza Wasyluka na ławnika do Sądu Rejonowego w Bartoszycach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, zgodnie z artykułem 160 paragraf 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wybory. Ja bardzo proszę o spokój. Za chwilę ogłosimy przerwę, jak będzie komisja skrutacyjna pracować. Proszę się jeszcze o chwilkę spokoju. Wybory ławników odbywają się w głosowaniu tajnym. W związku z tym należy powołać komisję skrutacyjną i tutaj proszę Państwa radnych o zgłoszenie, myślę, trzech kandydatów do komisji skrutacyjnej. Proszę o zgłaszanie kandydatur. Trzy osoby do komisji skrutacyjnej. Troje radnych. Trzech radnych. No dobrze, ja się zgłaszam. Dobrze, pani Elżbieta Zabłocka. Czyli już nie pytam o zgodę. Panią Grażynę Baranowską proponuję i pana Jarosława Puszko i będziemy mieli trójkę. Grażyna Baranowska. Pani Grażyna wyraża zgodę? Tak. I Jarosław Puszko wyraża zgodę? Dobrze. Mamy komisję powołaną. Ale musimy ją przegłosować. Także bardzo proszę, kto jest za tym, aby pani Elżbieta Zabłocka, pani Grażyna Baranowska i pan Jarosław Puszko byli członkami komisji skrutacyjnej? Proszę o zagłosowanie teraz. Jednogłośnie, mam nadzieję. Tak jest, komisję powołaliśmy jednogłośnie. To poproszę komisję skrutacyjną przygotowanie kart do głosowania i rozdania kart. Dokonamy aktu głosowania. Proszę siedzieć. Radni siedzą pozostali. Tylko komisja, chwileczkę, to potrwa bardzo szybko. Komisja za chwilkę rozda nam karty do głosowania. Dokonamy aktu głosowania, wrzucimy do urny. Urna przejdzie tutaj wśród Państwa radnych i ogłosimy przerwę, a komisja w tym czasie policzy głosy. Także proszę jeszcze się dwie minuty wstrzymać.
Szanowni Państwo, my się streściliśmy, już karty mamy. Na karcie do głosowania macie jedno nazwisko i jest wpisane tak czy nie. A więc zakreślamy, czy wyrażam zgodę na to, żeby pan został ławnikiem, czy też nie wyrażam zgody. Tak, jeden krzyżyk w jednej krateczce. Szanowni Państwo, ja nie będę wyczytywała, tylko przejdę obok do każdego, żeby... Ja już swoje mam. Przejdę do każdego, żeby skrócić czas. Na czas liczenia głosów ogłaszam 10 minut, 15 maksymalnie przerwy. Proszę bardzo, komisja ma głos. Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na 17 sesji Rady Miasta Bartoszyce w dniu 24 października 2019 roku w celu przeprowadzenia głosowania tajnego dla wyboru ławnika Sądu Rejonowego w Bartoszycach do orzekania z zakresu prawa pracy na kadencję 2020-2023. Komisja skrutacyjna w składzie Elżbieta Zabłocka, Grażyna Baranowska, Jarosław Puszko stwierdzają, co następuje. Na ogólną liczbę 21 radnych na sesji według listy obecności obecnych jest 19 radnych. Głosów ważnych oddano 19. Głosów nieważnych nie było. Kandydat na ławnika do Sądu Rejonowego w Bartoszycach do orzekania z zakresu prawa pracy, pan Grzegorz Wasyluk, otrzymał 19 głosów. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w wyniku tajnego głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach do orzekania z zakresu prawa pracy wybrano pana Grzegorza Wasyluka. Na tym protokół zakończono. Podpisały się 3 wyżej wymienione osoby. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dla porządku jeszcze tylko przeczytam projekt uchwały. Dziękuję. Projekt uchwały, z którego wynika, że wybraliśmy w tajnym głosowaniu na ławnika pana Grzegorza Wasyluka. A projekt uchwały brzmi, właściwie już to jest uchwała, dotyczy w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 do 2023 do Sądu Rejonowego w Bartoszycach. Podstawę prawną ominę. Paragraf 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym wybrano pana Grzegorza Wasyluka na ławnika do Sądu Rejonowego w Bartoszycach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przypomnę, wybraliśmy pana Grzegorza Wasyluka w głosowaniu tajnym jednogłośnie. Punkt 6 porządku obrad. W okresie międzysesyjnym interpelacje i zapytania i wnioski. Proszę. Nie. W okresie międzysesyjnym interpelacje, zapytania i wnioski zgłosili radna Katarzyna Basak dotyczące niepokojącej sytuacji na jeziorku Barbetowskim, martwe kaczki, ryby. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Również pani radnej Katarzyny Basak dotyczy utrzymania porządku oraz ciszy w godzinach nocnych przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym przy ulicy Jagiellończyka.
Odpowiedź udzielono na piśmie. Pan radny Janusz Pasjak w sprawie zakończenia utwardzenia i odwodnienia drogi oraz wykonania odpływu wody przy garażach na ulicy Wyszyńskiego. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono. I to byłyby wszystkie interpelacje i zapytania zgłoszone przez radnym w okresie międzysesyjnym. Czy te odpowiedzi są dla autorów tych interpelacji satysfakcjonujące? Jeśli tak, to przechodzimy do następnego punktu. To są sprawy różne. I pozwólcie Państwo, że Państwa poinformuję, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły m.in. pisma. Analiza wykonania przez wojewodę, dokonania przez wojewodę oświadczeń majątkowych złożonych przez burmistrza miasta, przewodniczącego Rady Miasta oraz byłą przewodniczącą. Przyszło pismo do wiadomości, pismo do burmistrza w sprawie wykonania zjazdu z drogi krajowej na ulicę Zamkową. Skierowałem to pismo do Komisji Gospodarki Miejskiej. Do wiadomości pismo burmistrza dotyczące zabezpieczenia budynku dawnego arsenału. Skierowałem to do Komisji Gospodarki Miejskiej. I tyle miałem do Państwa informacji w sprawach różnych. Oddaję Państwu głos. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Proszę bardzo. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca Katarzyna Wasak. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, ja chciałam zapytać o temat, który wczoraj poruszyłam z Panem Dyrektorem Żydko odnośnie dziennika elektronicznego ASECO. Dziennik, który wzbudza bardzo dużo jakby problemów, czasami też takich, mogłabym powiedzieć, kontrowersji zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Mam świadomość właśnie po tej rozmowie wczorajszej z panem dyrektorem, że pewne moduły tego dziennika już się uaktywniają, zwłaszcza jeżeli chodzi o kontakt rodzica i nauczyciela. Chodzi na przykład o uwagi, jakieś informacje, które zwykle nauczyciele w tym dzienniku, wcześniejszym dzienniku, ja mówię tutaj na przykład na podstawie szkoły numer 3 Wulkanu, zapisywali. Mamy świadomość, że dziennik elektroniczny ASECO wynika z realizacji projektu dotyczącego informatyzacji urzędu, a edukacja jest jakby jednym z jego elementów. Problemy są, i to dosyć poważne, nawet przy sprawdzaniu listy obecności. Wielu rodziców nie może się również zalogować na wywiadówkę. I pytanie moje jest takie, znaczy w zasadzie nie moje pytanie, ale pytanie rodziców, i to wielu, wielu rodziców. Myślę, że nie, ale zapytuję pana burmistrza, czy można by było wrócić do Wulkana. To był dziennik elektroniczny płatny. Ten jest bezpłatny i trwałość projektu wynosi 5 lat i o tym wiemy. Natomiast w jaki sposób spowodować, żeby ten dziennik był, nie wiem, w jaki sposób go usprawnić? Tu wczoraj pan dyrektor powiedział o usprawnieniu tego modułu kontaktu, a to ma być dziennik, który jakby ułatwia ten kontakt pomiędzy rodzicami i nauczycielami, a tu w dużym stopniu jest utrudnienie. Niektórzy rodzice podnoszą nawet, że chcieliby na własny koszt wrócić do Wulkana. Dziękuję. Można to odpowiem od razu, jak można? Tak, tak. Proszę bardzo. Państwo Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca. Ja nie widzę możliwości powrotu, a powiem jedną rzecz, ale widzę możliwości, myślę, że w tą stronę warto pójść dla rodziców, którzy mają problem z korzystaniem z tego programu, do jakiegoś doszkolenia może, bo to może być łatwiejsze. My też korzystamy z tego programu, też mam dzieci w szkole, akurat dziecko w szkole mam i my korzystamy z tego programu. Na początek też człowiek się przyzwyczaił do innego, więc miał jakby problemy, ale po kawałku doszliśmy, nauczyciele też zaczęli wprowadzać coraz więcej danych, tam pewne braki były we wprowadzaniu tak naprawdę, to często też ze względu na ten brak wprowadzania wydawało się dla rodziców, że czegoś nie ma. Po prostu nauczyciel czasami czegoś nie zdążył wprowadzić albo też się uczył, bo każdy musi się tego na nowo nauczyć, więc jakby korzystajmy z tego i jeżeli ktoś ma problem, doszkolmy po prostu osoby, które mają problem, czy na poziomie szkoły, czy na poziomie, myślę, że da radę zrobić. Dziękuję. No to proszę jeszcze dopowiedzieć.
Znaczy ja myślę, że to nie jest też kwestia doszkalania, ale tego, że po prostu po kontakcie z tą firmą pewne moduły zaczynają funkcjonować, tak? Bo oni na bieżąco jakby reagują. Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabocka. Panie burmistrzu, ja chciałam sprostować. Tutaj nie jest wina absolutna nauczycieli. Pan powiedział przed chwileczką, że nauczyciele nie powprowadzali i że nie było. Ja może po prostu troszeczkę wyprostuję. My jako nauczyciele za każdym razem zgłaszamy do firmy, która jest w Krakowie, to co jest nam potrzebne w tym dzienniku, bo ten dziennik tak naprawdę się tworzy. I rzeczywiście jest tak, my na początku wszyscy mieliśmy bardzo sceptycznie nastawieni do tego dziennika, bo jak ktoś się przyzwyczai do Librusa, jak my mieliśmy Librusa, to wiadomo, że pierwsze kroki były bardzo naprawdę ciężkie. Ale za każdym razem, jeżeli coś nam nie działa, to my po prostu informujemy i podejrzewam, że rodzice też mają numer telefonu wyświetlany, na który można zgłaszać problemy. Panowie naprawdę o każdej porze, ode mnie panowie odbierali, przepraszam, nie wiem, czy może tam panie też pracują, ale w każdym bądź razie za każdym razem naprawdę odbierają o każdej porze dnia, do 18 ja dzwoniłam, a więc do 18 ode mnie ktoś odbierał i rzeczywiście są te jakieś tam uwagi, które są uwzględniane i są nowe moduły otwierane. Ten dziennik myślę, że się będzie tworzył rok czasu, bo tak ja myślę, że tak będzie i dopiero zacznie tak naprawdę super funkcjonować na drugi rok. No ale no, nie mamy wyjścia, musimy do tego tak się wszyscy pozytywnie nastawić, żeby rzeczywiście ten dziennik funkcjonował i fajnie zagrał między rodzicami i nami, bo rzeczywiście komunikacja na razie jest między rodzicami a nami jest kiepska. Ale ja myślę, że to jest jeszcze kwestia miesiąca, kiedy powprowadzane zostaną resztę wszystkie moduły i dostosowane do naszych oczekiwań i do oczekiwań rodziców, bo rzeczywiście to jest w każdej chwili, że tak powiem, zmieniane. Tak? Jeżeli my zgłaszamy, że coś nam nie pasuje, to rzeczywiście firma to dostosowuje do naszych wymagań, czy jako dyrektorów, czy jako nas nauczycieli. Także no, do rodziców apel, żeby troszeczkę się uzbroili w cierpliwość i na pewno będzie to wszystko grało tak, jak trzeba. Ja dziękuję za uzupełnienie praktyka. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Wojciech Prokocki. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, to jest pytanie, które kieruję do pana. Otóż w lipcu tego roku pan Zdzisław Pępiak wystosował pismo, które jest formą komentarza i zainicjowania dyskusji na tematy komunalne naszego miasta, między innymi dotyczące spółki COWiK, ale nie tylko. W sierpniu zaś grupa radnych podpisała pisma z prośbą o to, żeby pan w tej sprawie po pierwsze przekazał radnym Rady Miasta to pismo i zainicjował jakąkolwiek dyskusję na ten temat. Nie słyszymy, żeby cokolwiek pan w tej sprawie zrobił. Nie poinformował pan nas o tym, co pan zrobił i czy zamierza pan cokolwiek zrobić w kwestii tego pisma i dyskusji o nim. Uważam, że pana Zdzisława Pępiaka mieszkańcy znają. On był kiedyś radnym, kierownikiem Wydziału Technicznego i wypowiada się w sprawach nurtujących mieszkańców Bartoszyc, jego obecnej sytuacji i przyszłości. Choćby wywołał dyskusję, jak pamiętamy, na temat rewitalizacji w sposób skuteczny, bo potem to doprowadziło do zmiany wykonawcy i tych wszystkich skutków, które do dzisiaj obserwujemy. W związku z tym pytam pana, panie przewodniczący, co w tej sprawie pan zamierza zrobić, czy po prostu pan nie zamierza zrobić nic? Dziękuję. No to może od razu odpowiem. Rzeczywiście takie pismo wpłynęło i państwo, grupa radnych poprosiła na piśmie, żeby to pismo rozpropagować i udostępnić wszystkim radnym, co też niezwłocznie uczyniłem. Wydaje mi się, że w ocenie mojej przewodniczący Rady Miasta nie wszczyna jakichkolwiek postępowań, bo tak państwo określili żądanie swoje, o ile dobrze przypominam sobie, żeby wszcząć postępowanie. Z mojej wiedzy ani Rada Miasta, ani przewodniczący nie jest organem śledczym i nie może wszczynać jakichkolwiek postępowań. Wydaje mi się, że spełniłem swoją no tutaj rolę w ten sposób, że wszyscy radni to pismo
mają drogą elektroniczną. Kto chciał, to się zapoznał z tym pismem w formie papierowej. I tutaj wydaje mi się, że proszę nie oczekiwać od przewodniczącego, że będzie wszczynał jakieś postępowanie z prostego powodu, że nawet jako autor tego pisma, wytrawny urzędnik, o ile dobrze przypominam, nagłówek tego pisma brzmi: jak odsunąć politykierów od zarządzania czy od władzy spółką ciepłowniczą Sowik. Tak jest, do czego dotyczy to pismo. A więc sentencję autor zawarł już w słowie na początku tego pisma, czego to pismo dotyczy. Ja nie widzę możliwości, żeby przewodniczący Rady Miasta wszczynał jakieś postępowanie lub też inne niż to, co uczynił, a więc zapoznał radnych z treścią tego pisma. Jeśli przewodniczący komisji jacyś, czy ewentualnie grupa radnych chciałaby jakieś czynić działania, czy wywołać dyskusję, no ja takiej formalnej albo drogi prawnej nie widzę. Tyle wyjaśnień z mojej strony. A może w takim razie, panie przewodniczący, proszę, to konkretne pismo skierować do komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna jest komisją martwą w mojej ocenie, bo właściwie oprócz opinii na temat wykonania budżetu za rok poprzedni i zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi wykonania budżetu pierwszego półrocza tego roku nie robi właściwie nic. Nie spotyka się, niczego nie kontroluje, nikogo nie kontroluje, o nic nie pyta. Śmiem twierdzić, że jest to bardzo rzadko funkcjonująca, martwa komisja, która po prostu jest komisją, która nie robi nic, no oprócz tych dwóch zagadnień. Stąd uważam, że ta dyskusja, być może, że w tym, co pan powiedział, wnioski czy sugestie, które są tam zawarte, mogą być za daleko idące, ale uważam, że w dobrym tonie jest o tym porozmawiać, być może, że obalić te mity czy sugestie, które tam są zawarte, ale z drugiej strony jest tam wiele niepokojących sygnałów, a trudno o jakąś złośliwość czy niechęć wobec miasta, jego rozwoju posądzać pana Zdzisława Pępiaka. Znamy go, niektórzy go cenią, inni go mają odrębne zdanie w tej sprawie, ale uważam, że dyskusja wobec takich pism, tego typu sformułowanych opinii jest warta po to, żeby dyskutować, żeby nie stworzyć wrażenia, że nas to po prostu nie interesuje. Stąd no ubolewam, że pan przewodniczący tak lekko przeszedł i nie czuje się, i nie musi, i nie powinien, ale uważam, będąc przewodniczącym Rady, no trzeba wznieść się trochę ponad podziały i podyskutować o rzeczach bardzo ważnych, także i trudnych i niepokojących. Dzisiaj zresztą z ust pani Elżbiety Zabłockiej padło właśnie pytanie tam ze strony zarządzającego miasta, pojawiło się takie żachnięcie, że to jest absolutnie nieprawda. Być może, że tak, ale uważam, że nie tylko łatwe tematy się podejmuje na posiedzeniach Rady czy Komisji, ale także i trudne. Jesteśmy za to odpowiedzialni, po to mieszkańcy nas wybrali, żebyśmy dotykali nie tylko łatwych i przyjemnych spraw, ale także i trudnych tematów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tylko dodam jeszcze, że pismo wszyscy członkowie, nie tylko przewodnicząca komisji, ale wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, tak jak wszyscy inni radni, to pismo otrzymali i jeśli by widzieli taką potrzebę, to z pewnością by się tą sprawą zajęli jako komisja. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani radna Pasek. Szanowni państwo, panie burmistrzu, ja chciałam jakby zapytać o jedną rzecz, ponieważ wyszło to na przedwczorajszym naszym dyżurze radnych klubu Nasze Miasto. Zgłosił się pewien mieszkaniec z zapytaniem, w zasadzie z prośbą. Przy zespole szkół numer 1, przy samym Oroliku nie pali się latarnia, dzieciaki wracające z zajęć pozalekcyjnych po prostu się boją, tak? I to powoduje jakby zaniepokojenie z ich strony. To jest jedna rzecz. Dobrze, i teraz jeszcze druga rzecz, drodzy państwo, skoro sprawy różne, ja tak o kulturze osobistej chciałam tylko powiedzieć. Ja zwracam się do pani radnej Krystyny Duda, która często komentuje wypowiedzi, czy moje, czy moich koleżanek, które są jej, że tak powiem, nie na rękę, w stylu głupia, niedouczona, maszynka do
głosowania, cytuję oczywiście. Ja tylko ubolewam, że telewizja kablowa Barcat tam takich małych mikrofoników nie zainstaluje, bo różne jeszcze inne rzeczy wychodzą. Wszyscy się śmieją wokół, wszyscy to słyszą, zarówno kierownicy jednostek, jak i pozostali radni. Proszę do mikrofonu, to jest niepotrzebne i naprawdę nie przystoi pani. Dziękuję. Dobrze. Rozumiem, że nie ma więcej w sprawach różnych głosów. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przepraszam. Proszę bardzo, pani Elżbieta. Panie burmistrzu, ja mam pytanie do pana, ponieważ czuję się troszeczkę przez pana mobbingowana w tym momencie. Otrzymałam nagrodę kuratora, ponieważ przez tyle lat nagroda ta przechodziła między innymi przez moje ręce jako przewodniczącej Komisji Programowej i Budżetu i wiem, jaki jest tryb przyznawania i przelewania pieniędzy na konto. Natomiast moja nagroda do dnia dzisiejszego nie wpłynęła na moje konto. Czuję się naprawdę w tym momencie, nie wiem, czy wyróżniona, czy trochę w inny sposób wyróżniona. I chciałam zapytać pana, dlaczego tak się stało, że akurat ja nie dostałam w tym terminie, kiedy powinnam. Nie, panie burmistrzu, dobrze, jeżeli pan mówi, że mam zapytać kuratora, to ja bym bardzo prosiła, żeby pan mi pokazał pismo, z którego dnia pan wysłał do kuratora o wypłatę kwoty. Bo wiem, że działa to na takiej zasadzie, że pan dostaje pismo najpierw od kuratora, potem pan występuje o tą nagrodę i jest to kwestia dobrych chęci jednego dnia. Zawsze było tak, że w październiku na sesji mieliśmy poprawkę do budżetu, w tej poprawce było pieniądze weszły, pieniądze wyszły. Natomiast dzisiaj poprawki tej nie mieliśmy, a ponieważ dotyczy to mojej osoby, to podejrzewam, że jest to po prostu zrobione złośliwość w moim kierunku. Tak ja to odbieram. Pozwoli pani, że w tematach personalnych, osobistych pani nie będę się wypowiadał. Ma pani wątpliwość, zapraszam bezpośrednio sprawdzić dokumenty. Dziękuję. Panie burmistrzu, to nie jest sprawa osobista, bo ja się czuję po prostu jako radna. Jako radna czuję się w tym momencie mobbingowana. Przepraszam, czy pani jako radna dostała tą nagrodę, czy jako nauczyciel? Ale jestem jako radna mobbingowana w tym momencie. Proszę zgłosić do sądu, że pani stosuje w stosunku do pani jakiś mobbing. Ja nie rozumiem tego określenia w stosunku do pani, bo nie rozumiem tego po prostu. No, mobbing, że gdzieś jakiś kwit został wysłany wcześniej lub później, on został wysłany zgodnie z terminami. Dziękuję. Dobrze, czy ktoś jeszcze z państwa? Proszę bardzo, pan radny Darski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie burmistrzu. Ja mam takie pytanie, bo o tej sprawie co WIK-u to już w mieście się mówi i tu i tam. Wszyscy lub prawie wszyscy znają treść tego pisma. Czy ja mam rozumieć, że jeżeli pan tego nie skierował na komisje kompetentne, czyli Komisję Skargi Wniosków i Komisja Rewizyjna, czy że temat jest zamknięty, skierowany do radnych, jest zamieciony pod dywan, czyli że mieszkańcy, którzy znają ten temat, którzy są zainteresowani wyjaśnieniem lub dopowiedzeniem w tej sprawie, o której tam się pisze, mają to robić swoimi ścieżkami, bo są zainteresowani wyjaśnieniem. Jakimi kanałami? No, telewizje tu przyjeżdżają do Bartoszyc. Czy państwo życzycie sobie, żeby telewizja tu przyjechała i wyjaśniała sprawę, o którą porusza pan Pępiak, czy może gdzieś skierować do wyjaśnienia gdzie indziej, do odpowiednich organów? Ja z tego wyjaśnienia pana przewodniczącego zrozumiałem, że nie ma tematu, że temat jest zamknięty, tak? Czy ja mam tak rozumieć? Dziękuję bardzo. To może ja odpowiem jeszcze i żeby już była to jasność. Pan radny, jeśli jest zaniepokojony, nie bez kozery zostało to pismo skierowane do wszystkich radnych, gdyż zgodnie z nową ustawą o samorządzie gminnym każdy radny w ramach swojej aktywności może
kontrolować nie tylko urząd, ale również podległe samorządowi spółki. Może iść, żądać dokumentów. Jeśli pana niepokoi ta sytuacja i inspiruje do działań to pismo, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan to robił. Jeszcze raz powiadam, to nie kierowałem imiennie do komisji, bo uważałem, że jeśli dostali wszyscy radni, a więc przewodniczący komisji i skarg wniosków i petycji, i komisji rewizyjnej, i gospodarki, i pozostałych, jeśli będą zainteresowani tym i będą uważali, że to wymaga jakichś działań komisyjnych i kontrolnych, to takie kroki poczynią. Jeśli nie, no moja rola tu się na tym kończyła. A jeśli powiadam, no nie ma sensu dłużej dyskutować na ten temat, bo ja więcej nie potrafię państwu wytłumaczyć, jaka jest rola radnego i jak może kontrolować, powiedzmy, czy jeśli niepokoi go jakaś sytuacja, czy inspiruje takie pismo, żeby pójść i żądać dokumentów i dokonywać kontroli, bo takie prawo jest. Proszę bardzo, pani radna Żywita Zabłocka. Panie Przewodniczący, no teraz to ja czegoś nie rozumiem. Każde pismo, które kierowane było do tej pory do Rady, zawsze było przenoszone według specyfikacji na daną komisję. Pismo pana Pępiaka utknęło. To ja nie bardzo rozumiem, to co my wybieramy pisma, które dajemy do komisji, a te, które są niewygodne, to my nie dajemy do komisji, no bo to tak jakoś dziwnie wygląda. Wszystkie pisma wpływające do Rady Miasta zawsze były kierowane do komisji, do tego uprawnionej. W tym przypadku, przy takich rzeczach, które wyczytaliśmy, najbardziej kompetentną komisją byłaby komisja rewizyjna. Natomiast pismo nie zostało nigdzie skierowane. To ja nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat to pismo nie zostało skierowane, a wszystkie inne zawsze do komisji trafiają. Z prostego, może jeszcze pani przewodnicząca i później odpowiem. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym chciała przypomnieć, że komisja rewizyjna działa na zlecenie Rady Miasta. Ani pan Pępiak, ani pan burmistrz nie może zlecić komisji rewizyjnych żadnych działań. W takim razie, jeśli ktoś chce, żeby komisja rewizyjna zajęła się tą sprawą, to powinien zgłosić taki wniosek do Rady Miasta, a Rada to powinna przegłosować. Taki jest tryb. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, jeszcze pani radna. Komisja rewizyjna, owszem, działa na zlecenie Rady Miasta, ale przewodniczący, jeżeli są rzeczy newralgiczne typu pismo, to może przekazać do Rady Miasta, do Komisji Rewizyjnej, a Komisja może wystąpić do Rady Miasta o to, czy to skontrolować, czy też nie. Natomiast to pismo nie zostało nigdzie skierowane. I proszę Państwa, takie odbijanie piłeczki, że radny ma prawo, radny powinien, owszem, ma prawo, powinien, ale myślę, że powinniśmy być na tyle uczciwi, że każde pismo, jeżeli kierujemy już, to skierujmy również i to do rozpatrzenia. Jeżeli Państwo potem na wniosek Komisji Rewizyjnej stwierdzicie, że nie ma sensu się tematem zajmować, to nie ma takiego problemu. Ale uważam, że od tego są komisje i rzeczywiście ja się zgodzę, że komisja rewizyjna jest komisją martwą, bo spotkaliśmy się w tym roku raz i praktycznie więcej inicjatyw nie ma, ani z żadnej strony. To uważam, że przynajmniej to pismo powinno do komisji trafić, żeby komisja mogła rozpatrzeć, wystosować wniosek do Rady Miasta i wtedy byśmy mogli czy się zająć tym, czy też nie. Jeszcze raz powiem, uważam, że jeśli to pismo trafiło do wszystkich radnych i do wszystkich komisji, w tym do komisji rewizyjnej, jeśli uważała tak komisja za stosowne, żeby się tym zająć, to by się tym zajęła. No inaczej tego wytłumaczyć nie potrafię. Przepraszam bardzo, panie przewodniczący, ale nie trafiło do wszystkich. Ja tego pisma nie dostałam. Pytam się pani Ani, czy dostała? Nie dostała tego pisma. Więc do kogo kierowałeś to pismo? No, do wszystkich radnych zgodnie z życzeniem przy okazji twoich, które podpisaliście się tam państwo drogą. Proszę bardzo, może pan radny, bo ja to kierowałem i do wszystkich to miało pismo trafić. Było. Także panie przewodniczący, szanowni państwo, szanowni radni, panie burmistrzu. Tutaj od pani Marty mam informację, że to pismo trafiło na skrzynkę elektroniczną zgodnie z wykazem, który został podany przez państwa. Trzeba po prostu sprawdzić skrzynkę. Ja jeszcze tylko mam takie pytanie. Pani Marto, to pismo wpłynęło generalnie w miesiącu? Lipcu? Chyba w lipcu, tak? Proszę państwa, słuchajcie. No dobrze.
No wydaje mi się, że teraz ponawianie tego i przekazywanie tego komisji, jak jeszcze raz powtarzam, że wszyscy członkowie komisji otrzymali to i gdyby chcieli, byli zainteresowani tym, to powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. To pismo o tyle jest sformułowane bardzo ogólnie, że nawet skierowanie do jednej komisji nastręczyłoby mi trudności. Bo jak powiadam, sentencja, która zawarta była w tym piśmie, no tak na dobrą sprawę, jak odsunąć politykierów od władzy w spółce ciepłowniczej COWiK, no my nie mamy takiej komisji, która takie rzeczy robi. Także uważam, że istotnym byłoby i jedyną możliwością byłoby zawiadomienie o treści tego pisma, podanie do wiadomości wszystkim radnym. I mówię, czy to komisja by się tym zainteresowała, czy poszczególny radny zainspirowany tym mógłby działać i kontrolować. Tutaj innej możliwości nie widziałem. Bardzo proszę, jeszcze pan Darski, a później pani Machniewska. Ja chciałem panu przewodniczącemu bardzo podziękować za drugie już szkolenie, jak mam się zachowywać jako radny, ale pragnę też zwrócić uwagę, że jestem po szkoleniu aktualnie radnych i wiem trochę więcej, ale dalej nie rozumiem, dlaczego to, gdzie ma być trafić jakieś pismo, jakiś wniosek i tak dalej, o tym ma decydować tylko pan przewodniczący na zasadzie, bo ja tak uważam, bo poprzednio na zapytanie pan mi tak odpowiedział, czy pan jest wszechwiedzący, czy pan wszystko wie, że tu jest władza jak gdyby absolutna. Pan powinien, mi się wydaje, jeśli tutaj jest konwent seniorów, czyli prezydium naszej rady, no przynajmniej w gronie powinniście ustalić, czy tak się uważa, czy nie. Jeżeli nie chcecie tego skierować do komisji rady. I jeszcze jedno, to nie jest to, że ja tam chcę na przykład temat tej COWiK-u rozstrzygać. Pan mnie tu poucza, że ja mam swoją, jakimi ścieżkami się kierować i tak dalej. To nie jest tak. Mówiłem, mieszkańcy o tym mówią. W Bartoszycach o tym się mówi i dlatego powinno to być tutaj w jakiś sposób rozpatrzone. Ja bym oczekiwał na przykład opinii komisji rewizyjnej albo komisji skargi wniosków. I do jakiejkolwiek komisji, pan mówi, że do różnych komisji mogłoby to trafić, proszę mieć odwagę skierować do jakiejś komisji i żeby komisja przynajmniej miała odwagę się wypowiedzieć na temat tego pisma. Dziękuję. Może jeszcze tak gwoli wyjaśnienia. Nie wiem, panie radny, na jakim szkoleniu pan był, że pana wyszkolono, że tutaj działa konwent seniorów albo prezydium rady. Otóż śpieszę donieść, że takie organy nie funkcjonują w łonie rady. Także to może w parlamencie to tak. Ja pozwoliłem sobie sparafrazować pan pojechał po tym. Dziękuję bardzo. Do tego, także. A jeśli chodzi o skierowanie, powiadam raz jeszcze, nie widzę potrzeby kierowania do jakiejkolwiek komisji, jeśli wszyscy radni, w tym przewodniczący komisji, są zapoznani z treścią tego pisma. Proszę bardzo, pani radna Machniewska chciała. Szanowni Państwo, a ja w tym momencie, skoro mamy problem z rozpoczęciem jakichkolwiek działań, aby sprawdzić spółkę COWiK, bo rzeczywiście bardzo dużo się mówi o tej spółce w mieście, a jeszcze więcej zaczęło się mówić po podwyżkach, rażąco wysokich podwyżkach. I tu się z autorem listu pisma zgodzę, że były rażąco wysokie podwyżki. Szanowni Państwo, ja teraz apeluję do działających w spółce związków zawodowych. Proszę wystąpić do nas z prośbą o przeprowadzenie takiej kontroli i przeprowadźmy ją wspólnie. Przecież Wy też powinniście dbać o swoje miejsca pracy, o spółkę, która jest spółką ciągle publiczną. Apeluję do Was, proszę o wystąpienie z takim pismem i wspólnie zbadajmy spółkę. A nie będziemy sobie tak przerzucać, to może wasz głos w tym momencie będzie głosem decydującym. Dziękuję. Proszę bardzo, pan sekretarz chciał jeszcze się odnieść. Tutaj chciałbym, myślę, że pan przewodniczący mi wybaczy, ale uzupełnić jedną rzecz. Państwo, jeżeli państwo dostali to, co pan przewodniczący powiedział, macie państwo pełne prawo sami się tym zająć. Nie czekajcie, aż ktoś wam coś zleci, później powiedzi, bo mi przewodniczący kazał, czy związki zawodowe wystąpiły z wnioskiem. Każdy z państwa, zgodnie ze statutem, który państwo powinni znać,
po prostu macie możliwość albo grupa radnych, klubu poradnych, z wystąpieniem wnioskiem z projektem uchwały o przeprowadzenie kontroli, zlecenie tego dla komisji rewizyjnej. To są takie oczywiste sprawy, że już państwo po takim czasie powinni to wiedzieć. A teraz przepychanie się o jednym piśmie. Ja panu przewodniczącemu się nie dziwię, że on nie chce, że może nie wie. Znając kulturę pana przewodniczącego, wie, że tego pisma publicznie odczytać nie powinien, bo wtedy osoba, która to przeczyta, bierze to na swoją odpowiedzialność. Krótko mówiąc, już takie przypadki bywały na forum Rady w poprzedniej kadencji, że pewne pisma były czytane i to wtedy czytający bierze na siebie odpowiedzialność, to co jest tam zawarte, co wcale nie musi być zgodne z prawną i po prostu wydumane z palca. Po prostu szkalujące osoby niekoniecznie. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania w sprawach różnych albo sprawy? Jeśli nie, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam Rady 17 sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję państwu za obecność.